O, o teraz. Jest. Nie odzywała się, pokaż. Ja się nie odzywałam, to... co miała mówić. A, w takim razie witam Sprytnie. Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korlas, ale wraz z ekipą, czyli tu po kolei. O, no, przekrzykiwać się. Hejo! Czyli no, patrzyłby na ja chciałem powiedzieć, że z tych wszystkich głosów no właśnie, nie patrzy na nas 30, ej, dajcie 30 sekund bezpieczne family friendly content, nie? To 30 sekund i będę mógł się patrzeć na was, bo ja wiem, co tam się szykuje. Zaraz to odwrócę. To 2 minuty muszą być. Mówisz? No to 2 minuty mogę na mapę patrzeć. Demonologist. Nie? Nie, to... W 2 minuty to tyle Korle wystarczy. Nie no. Potrzeba mu dłużej. To specjalnie tak pewnie zrobili. Ja wiem, co się za moimi plecami dzieje i na moich plecach. Nie masz pojęcia, co się dzieje za twoimi plecami. Stoimy grzecznie i czekamy. Mhm. Ja wiem, co tam stoi grzecznie i czeka. Nie? No jest nas czwórka, faktycznie. Coś tam było kupione ostatnio, ale wiesz co? Nie widzę w tym domu tych kupionych rzeczy. Dobra, odejdę. Na ryzyku. A, okej, okay, dobra, no. Idealnie. No, nieźle. Idealnie pasujecie do jakby naszego dzisiejszego podejścia, bo plan jest taki, że wejdziemy do szpitala psychiatrycznego. Tak, chociaż to mam wrażenie, że to szpital psychiatryczny wejdzie do nich, czy w nich, nie? To tam jakoś oj, tak. W ten sposób wyjdzie. W każdym razie, gra Demonologist, ekipa Arlinka, Iza i Stanisław. Z tych trzech postaci powstanie Arlisław? Arlisław to by mogło być? Tak jakby was trzech w trójkę połączyć, tak skrócić? No. Arlisław Juki. Arlisław Juki. Nie no, o, dobra, jest Arlinka, Iza i Stanisław, nie? To Arlisław jeden. Arlisław jeden, o, albo właśnie Arlisław jeden, no. Arlinka, zapamiętaj, nazwiemy tak naszego pierwotnego. Chociaż myślę, że my byśmy musieli tak bardziej bezosobowo, to może będzie Arlisło 1, o. No bo... Arlisło? Arlisło 1. W gry Arlisław. Electronic Arts nie grałeś? Weź idź, no. Powiedziałbym ci coś, ale nie chcę. Widzisz, jak się wczułeś dobrze w rolę. To może no tak. Wiem, o czym mówisz. Chociaż zakładam, że wiele osób już widziało nasze wspólne koopy z tej gry, bo to będzie, który to już czwarty będzie, czy trzeci? Demonologist, czwarte już spotkanie. Czwarte. Poprzednie spotkania można znaleźć na playliście, która pojawi się wraz z zapisem tego live'a, bo było już... Teraz nie dałeś jeszcze tej playlisty? O, teraz jeszcze nie. No ja dopiero w ostatniej chwili zauważyłem, że jest coś takiego jak playlista nie tylko z Demonologist, ale ogólnie naszych wspólnych gier. Ej, no ja jeszcze nie robiłem chyba żadnego live'a, który na tę playlistę mógłby trafić, nie? Więc Internet jest... Pyrlkorer. No... Korler nawet. Puszkę farby czy wpadłeś? No. I pożyczył trochę też innym. No twarz masz białą. Ty też. A to tobie no, wiem. No. No. A jak tam brzmimy dla widzów? Dobrze? Wszyscy właśnie. To jest najważniejsza rzecz już na początku. Czy każdy dobrze brzmi tak odpowiednio głośno? To jest za głośno. Chcielibyście usłyszeć, którą z dziewczyn głośniej, Staszka ciszej, nie? To tutaj... warto powiedzieć to teraz, bo później można wejść w wir rozgrywki duchów, demonów i przegapić pewne rzeczy. Ja od 22 tylko szepczę. No tak. Jaki ma challenge? Czemu? Do uszka. No, challenge. Do uszka. No dobrze. SN Storm, dzień dobry. Witamy wśród zielonej familii. Kurczę, ale to taki trochę łamie język, nie? Ten nick tak. Jeszcze prawie ze Stormem pomyliłem, nie? A to... Wszyscy pod nosem czytają. No. A to mi przyszło, tak tutaj powitać, nie? Tak głośno. No, bo to wiele ników w głowie się pojawia. Czemu wysłałeś hawajską i multiple? Bo to jest zestaw powitalny dla zielonej części familii. Tak, o Jezu, tak, nie widziałeś. Nigdy bym nie chciał być u ciebie zielony. Mówisz? Albo co, bo hawajska? Jak zniechęcić ludzi do wspierania? Wrzucić multiple i hawajską. Dobrze. I el prezydente. Nie, to w przypadku Staszka... El prezydente to spoko. W przypadku Staszka to jest ASRM. Nie, to... Skrót. Staszek ASMR. Po 22. No ja mniej więcej rozumiem, do czego dążysz, nie? Ale no. Myślę, że u ciebie też jest ASRM. Tam jeszcze obym wsadził nawet. Po 22, tak? Nie? No, a jak ja wyglądam? Po 22 rozwiniemy skrót. Właśnie, jak ja wyglądam? Gdzie ja mogłem pokazać swoją postać? Musisz wejść do sklepu. A tutaj, ja tak... A, czyli ja też mam taką bladą twarz. Ale będąc przy sklepie, kupiłem ostatnio coś do domu. No właśnie, co to było? To był kogut, faktycznie, użyj.
O, i on gdzieś powinien być, ale on tu biega, chodzi. Gdzie jest? A jest! Można pogłaskać go. Nie, co jest? Gdzie? Nie mogę go chwycić. A jest rączka na nim. Kto ma rękę na kogucie? Kto go dusi? No. Kto kuźwa dotknął ręką ptaka? Jak go złapać? Czemu braliśmy on robi kukryku, jak się go dotknie. A, proszę pani, macie trochę pieniędzy? Wspomożecie Leny, mnie parę dziękuję monetami. Za wsparcie. Tylko parę monet. Wow, i to jakieś szalone na start. No kurczę, zaczęło się, a jeszcze będąc przy donate'ach i nie tylko donate'ach i wiadomościach. Kogo to? O! Jakieś dziecko słyszę, Boże. Albo to ten kogut. To demony już tu wyskoczyły. To ten kogut. To ten kogut. Ale też chwilę przed live'em Shira nadesłała wiadomość, że myślałam, że nic nie uratuje tego dnia, a tu proszę. No właśnie, to też takie zaskoczenie, bo też myślałem, że po tych dwóch dniach, czy po dwóch live'ach, których nie było, już nic nie uratuje sytuacji, a tu proszę. Jeden live robiący za trzy. No. Przechodzimy wszyscy... Na biało. Czy jest jutrzejszy arwad zapisu? A nie zauważyłem, serio? Bo nie mogłem dodać live'a, właśnie. Trzy razy go dodawałem i za każdym razem wyskakiwał mi błąd planowania live'a. Jak dodajesz tagowanie w tytule, to chyba to dlatego. Co wyczyliśmy ostatnio. Tak, bo dwa razy próbowałem... Można tagować w tytułach live'a. Dwa razy próbowałem... Tak, bo właśnie dwa razy próbowałem w tytule was wrzucić, ale się nie udało, więc ostatecznie skończyło na ekipie. To by tłumaczyło. Tak, YouTube i jego piękne zmiany, ale to jest długi temat, nie ruszajmy go. Bo... No. Dobra. To w takim razie... Się zestarzeje. No, ptak nam ucieknie. Dobrze, to w takim razie może wybieramy mapę już, żeby w ogóle pokazać, jak ta gra wygląda. No właśnie, bo w szpitalu mieliśmy grać, a ty nie masz poziomu na szpitalu. No jeszcze nie. Ale gdzie my byliśmy ostatnio? W opuszczonym domu? W Cyclonie byliśmy, w opuszczonym domu, czyli Deadwood House jest dla nas nowe. Czekaj, a Farmhouse? Bo ja widzę... A może każdy z nas może wybrać w zależności od poziomu, który posiada? Nie, bo to jest chyba głosowanie na ten... Starszy kusamek nie masz. Ale słuchajcie, ja mogę zagłosować na szpital, a wy nie możecie. Stachu jest cicho? Nie. Raz, dwa, trzy, mamy cztery, Stacha pięć, głośno. Sześć, siedem, osiem. A nie, nawet dziewiątki masz. Tyle masz zębów, powiem ci. Dziewiątki? To jest bonus. Sztucznej inteligencji. Sześć palców, dziewiątki, usta. Nie, ej, podobno jestem za cicho. Ej, co No jest? Właśnie, dam cię głośno. Już nie krzycz tak, bo mi uszy odpadną. Wcześniej ktoś pisał, że ja jestem za cicho, ale też się zastanawiam, czy rzeczywiście, więc... Może kwestia... Ja ciebie dobrze się słyszę. Do mikrofonu. Damy głośniej. Właśnie. To co? To Arlinkę też już z rozpędu dam głośniej. O kurczę. O, i teraz wszyscy są głośno. Mój jest w poprzek, ciężko będzie. Wszyscy są cicho. Czekaj, co jest w poprzek? A niech ja się lekko ściszę, dobra, to ja się lekko ściszę, okej. Okay. No to mikrofon! Może... O, ja cię ledwo go słychać. Ledwo? Nie no. To dobrze. Będzie krzyczał. To pytanie, czy teraz będzie idealnie, tak. W każdym razie... O, widzę, że tutaj... Widzę, że tutaj piękne wytłumaczenie, o co chodzi w tej grze, się pojawiło. Wchodzimy do nawiedzonych miejsc, odnaleźć ducha, który tam sobie zamieszkał i musimy stwierdzić, co to za duch na podstawie odkrytych wskazówek, jeżeli to można nazwać wskazówkami. No i jeżeli to się uda, to dostajemy punkty doświadczenia, wypłatę za dobrze wykonaną robotę, a jak się nie uda, no to idziemy raz jeszcze, nie? Tak to mniej więcej działa. Ja mam pytanie. No. Kto ma jeszcze piąty poziom? Iza? Tak, czwarty. Arlinka. Ja Arlinka mam... masz piąty poziom? Tak mi się wydaje, że... A, to tylko Staszek sobie. Nikt z was nie ma piątego poziomu? Postował i zrobił. Kurka, piąty jak piona. Ale bo to oznacza, że jak nie wybierzecie nic, a ja zagłosuję na szpital, to możemy już grać w szpitalu. O, to czekaj. Ale moment, bo ja zmierzam do tego, że my chyba nie graliśmy w Deadwoodzie. Jak to nie? No, a co nie tam były? Nie ta dynia tam była taka wielka, tam się palił ten kominek? To graliśmy ja na trzech mapach? Nie pamiętam za bardzo. Bo tak, opuszczony dom to jest pierwsze, tak? Tak. Abandoned House już zmęczyliśmy. Cycrona też zmęczyliśmy ostatnio. No i właśnie ten Deadwood, to też nie wiem, czy to nie było coś świeżego. No, na ostatnim live'ie byliśmy w Deadwood chyba. Tam, gdzie był ten taki wielki miś przed domem, chyba to było to? To ja bym był za to, że skoczymy raz na Deadwooda, zrobimy dobrze zadanie i dzięki temu będziemy mieli już wszyscy piąty poziom. Dobra. A ja mam wrażenie, że Farmhouse bo, jest znaczy nowy. I farm, i szpital jest piąty level. Czy jak będziemy mieli piąty level, to będzie i to. Czyli macie też zamknięte
zamknięte farmhouse'y. A, no to dwa, to dwie nowe, to farma i szpital, o kurka. Tak, a jeszcze pytanie co do planów na jutro. Jutro oczywiście Avatar Medieval i teraz Medieval będzie codziennie, ale jakby komuś było jeszcze mało Medieval, bo będzie codziennie i u nas, jeszcze więcej i u Staszka, ale może być jeszcze więcej Medievala, bo dziewczyny też grają w Medievala, ale widziałem, że w innym miejscu założyły bazę. O, to fajnie. Całe szczęście. Po drugie możecie grać z nami dalej. Tak. Ale pałka tak. Herkulesa była, widziałam, słyszałam. Tak, tak. Byłyśmy pierwsze. Pod pałką? No, najpierw byłyśmy pod Herkulesem, tak. Tam najpierw sobie dobrze założyłyśmy. No. Chcieliśmy się rozbić pod Herkulesem właśnie, bo to pała Herkulesa pierwsza była. Mnie zastanawiała jedna rzecz. Tylko nie wiadomo, jak to sprawdzić. No, może ktoś na czatach jeszcze powie. Jesteśmy chwilowo myślami w Medieval Dynasty. Bo tak. Przez pół godziny? Facet z facetem ślubu wziąć nie może. Facet z kobietą już może. Ale no tak. I teraz, jeżeli są gracze w koopie i są i faceci, i kobitki, to czy oni między sobą mogą brać ślub? O, też się na tym wczoraj zastanowiłyśmy. No. To by nam bardzo dlatego wzięłyście pewnie życie. Po dziewczynie wzięliście, my wzięliśmy po facecie, żeby to sprawdzić, nie? No. Bo razem nie możemy, próbowaliśmy. Oczywiście. Nawet do jednego domu nie mogą nas wpuścić, no. A to jest dziwne, tak, to nie? Prawda. No bo to już wam też powinni odpuścić, nie? I wpuścić razem, nie? To, no. Ale nie, bo to byłaby brak równości, no. Chyba, że tak. Dlaczego kobiety mogą, a mężczyźni nie? No to już by było nie fair. Wchodzimy, no wracamy do Demonologist, tak, jest głosowanie. Teraz tak, pierwsze to jest głosowanie, czemu jestem, no właśnie, taki poniżony. I drugie tak, to jest... chyba. Jestem poniżony. Latarki, wszystko mamy, okej. Okay. I trzecie to jest oznaczenie, że jestem gotowy. Jestem gotowy. Kto mi zaznaczył, że jestem gotowy? Ja nie byłem gotowy. Musiałeś przeklikać. No. Mamy wszystko, tak? Wrzucone. Płótno, szkło, wszystko mamy. Ile mam latarek? 4? No to chyba jest tylko jeden. O, niestety nie, czyli nie ma ślubów między graczami i no to ciekawe. Ale może ten update coś zmienił, bo może update'y, ogólnie ten update 2.0 pozmieniał pewne zasady, czy tam więc coś się no nie, bo wcześniej zmieniło. Nie miałeś koopa. No właśnie. Nie, bo w starej... No to nie mogłeś wtedy między sobą. W starej części gry mogłeś brać ślub. Z kimś z wioski. Teraz też zresztą możesz sobie tam dziewuchę znaleźć na wiosce i wziąć z nią ślub. Czyli ludzie już próbowali, tak? A ludzie, jak widać, już próbowali. Nie, wiesz, no grasz na dwa komputery i bierzesz ślub ze sobą. No, to... no nic, no więc Arlisław pierwszy to będzie mój albo twój Arlinka, niestety nie nasz. No. Zobaczymy, no, która będzie pierwsza. No kamehameha, świetnie. Tak, też trafiliśmy na to. No, a teraz jestem jakiś podwyższony w stosunku do ja was. Ja jestem jakoś taka wysoka. Dziwnie do was to wszystkich. Działa. Nie, to wy jesteście niscy. No. Okej, okay, czyli każdy ma siebie desek. Czekajcie, to... Staszek a moment, wszedł. Co? Złą lampkę wziąłem. Co? Gdzie jest Staszek? Oddaję. Ja jeszcze mi się ładuje ekran, ja nie wiem o co chodzi. Stałeś tu przed chwilą taki łysy w ubraniu tym razem na szczęście. A to może ja byłem. O. Nie, ty już tu grzebiesz. Stawiam lampkę UV dla doświadczonych z lampkami UV, bo ja byłem od tych, ja byłem od erektoplazmy, nie? Tam specjalistą. No tak, ja jestem od robaczka. Się. Ja mam robaczka, chłe. No ej, nie. Staszek weźmie to, na co tu przybędzie, tak, gotowe. Widzę, zostało, że masz tego voice chata, chatboxa masz, Staszko. No. Świetnie. Ulubiona rzecz. Czekajcie, latarkę się na coś włączało i włączało. Mi się w ogóle nie włącza postać, ja się zawiesiło to ładowanie. To by trochę tłumaczyło. Co? Bo w Medievalu podobno jesteśmy rodzeństwem. To jest to już jakaś drobna przeszkoda. Chociaż graliśmy ostatnio w Lejle i także to, co kto wiedzą, to wiedzą. Staszek, widziałeś o, nawet, czyli nie? Były tam sceny, że oni razem teges tam. A nie, mi się udało ominąć. Mogło być. Najlepsze, kurczę. Najlepsze sceny pominięte. Dobra, patrzymy, kogo mamy. I Staszek już się pojawił, czy się nie pojawił? Nie, ja mi się zawiesił ekran na ładowaniu. Nie wiem, co jest grane. Dołącz do nas, w ogóle nie kombinuj. Jestem tam? No u nas jeszcze ciebie nie ma. Nie, był łysy, ale zniknął. To dołącz raz jeszcze, nie? Do Medievala uciekł. Nawet escape nie działa, o kurczę, wszystko mi zawiesiło się. Teraz w menu widzę buzię, widzę. Była wcześniej też taka twarz, jak się ten tablet odpaliło? Na J? Na tab. Chyba była na J, nie wiem czemu. A ona ma imię. Zmienialiśmy. Kojarzy mi się to z książką. Jest taka książka o takiej... Gdzie ona jest? Na okładce jest taka pani i ona ma zamiast włosów właśnie te węże, jak ta. Meduza. Jak meduza. Meduza z kresu, no. Mamy O, ale doszedł chyba notes, gdzie będziemy mieli wypisane cele poboczne i główne. Tylko co, ja muszę tutaj... A wytypuj. Ducha.
Sara Winter, sprawa 7999. Odpowiada ci tylko wtedy, gdy jesteś sam. Idealnie, że Staszek ma chatboxa, no. No, niestety wyszedłem z gry, bo mnie zawiesiło. Czemu wyszedłeś z gry? Wracaj. Musicie wyjść chyba z poziomu. Czy mogę dołączyć? No spróbuj dołączyć. Tak. Tu się nie skakało? Oj, chyba no, nie. Skakałem, ale biega w się. Najważniejsze to, żeby było bieganie. Ja może jestem duchem, faktycznie. Może jestem duchem w tej grze. A co my jesteśmy teraz na tym dead? A właśnie, to coś, co niby byliśmy, ale nie byliśmy. I... Byliśmy, nie, to ja bo to jest to, co tego. Staszek nie chciał wejść do środka, tam ten. A, tak, kojarzę, takie długie wejście, dobra. Tu wisiały takie wisielce było... pod tym halloweenowe, otóż wielka to, dynia. Że to było halloweenowe wszystko, a teraz jest normalne. To i tak dobrze, że wbiliśmy na normalne. Jak tam, Staszek? Na jakieś święta. Ładujesz się, czy nie? Ta, kurde, ilość reklam i... informacji na starcie gry jest nieskipowalna. A tam są jakieś reklamy na start? No w sensie logotypy, demonologii, firma taka, firma śmaka. Ale to jest ciekawe, bo mi się coś popsuło z demonologikiem, bo ja teraz mi się w ogóle już czarny ekran zrobił i dupa nic. To może ty będziesz musiał być hostem. Ale dziwne, może? Bo dziewczyny dołączyły bez problemu, tak? Więc to jakby no właśnie to jest wszyscy dziwne. Nie mogli dołączyć, to bym czuł jakiś problem u siebie, ale tak? Możecie spróbować zagrać w trójkę na razie, bo nie wiem, co się dzieje tutaj. W ogóle mi się Demologic teraz zrobił czarny i nie chcę ruszyć. To co, idziemy szukać? Ale te F4 może pomoże. Ładowanie się zrobiło teraz dopiero, okej. To ładuj. A może jednak nie pobrałeś tej aktualizacji, co było? Nie, no jest pobrana, no dawno temu pobrana nawet. Czyli tak, żeby może nie było trzeba czekać. Grę trochę ciszej, bo tu straszy już samymi dźwiękami, jeszcze w domu mnie nie było. No, właśnie też mam grę dosyć głośną, ale to chyba musi być klimacik. No, nie no, będzie to. I teraz tak, narzędzie, jeżeli ktoś nie widział jeszcze wcześniej tej gry, to narzędzie, które mam w rękach, służy do znalezienia takich... Co? Narzędzie, które mam w rękach. No, instrument, myślę. Który motyka mam w rękach. Oczywiście, motyka. Instrument, który mam w rękach, pozwala znaleźć białe plamy na różnych elementach tutaj. I jeżeli coś takiego się trafi, to znaczy, że ten duch pozostawia białe plamy, więc mamy jakieś tam wskazania co do tego, kim on może być. Wstępne. My się tu w tej kuchni tak... Czemu? Halo? Czemu jesteście? Gdzie wy poszłyście? Co tam się dzieje? Słyszałem jakieś dźwięki. Ale to dobrze, czyli to tu jest duch, tak? Nie, właśnie, bo nie ma żadnej kropki. To był jumpscare chyba. A, taki standardowy. Może. Chociaż nic nie nacisnęłam, a ty? Nie wiem. Ja też nic nie nacisnęłam. No to... Ale żadnej kropki nie mam na robaczku. No, a ktoś z UV biega, czy nie? Słuchaj, tak, bo ja ten robaczek działa tylko w moich rękach. No właśnie, tego się obawiam. Tak. Czyli UV... Chociaż jak to było w końcu z UV? UV działa tylko jak się już tam coś odpali, czy od samego początku jak jest dotknie, UV? Jak dotknie, tak? Bo tam było, że jak zamknie drzwi, czy coś takiego, to wtedy to UV może zadziałać też, no. Owszem. On miał reagować na chatboxa, przyniosłam chatboxa. A, ale to musisz solo wtedy rozmawiać. No to tak próbuję się. Mogę, więc. Karty. Próbuję do was wyłączyć i mnie wywala. O nie. Co się pojawia za informacja, że. Nie, no nic, ładowanie i nagle jestem znowu w menu. Jakby a to może faktycznie będziemy musieli zakończyć tutaj misję zaraz. Ale to wiesz, zabije nas duch, tak na rozgrzewkę śmierć przyjmiemy. Możemy zawsze iść do samochodu i strzelić. Możemy też. No, dokładnie. Pójść do samochodu i strzelić kogo w co. To co, wracamy do samochodu bez Staszka? Nie, no poczekajcie jeszcze, ładowanie jest, no nie wywala. Albo jest. Inaczej, może się uda zdobyć te punkty doświadczenia i wyrównać poziom ze Staszkiem, to chociaż ducha, żeby znaleźć, próbujcie, co to może być. Nie, proszę się mną nie stresować, ja z czatami tu pogadam chwilę. Gadaj, no. Ty nie naciskałeś nic przy robaku, nie? Tylko po prostu go nosiłeś w ręku. A jaki poziom miałeś maksymalny? Nie powiem ci. A, no i to jest kolega. Nie powiem ci, to jest mój dwa. Robaczek. Jest dwa. Halo. Samo działa. Na tym łóżku tutaj, że tak powiem... Jak się patrzy na łóżko, tylko jest dwa. Jak odwracam głowę gdzie indziej, to już nie ma. To mój, że macie czyli... pokój ducha? Znaczy nie, dwa to chyba... O, coś się u kogoś wydarzyło. Jezus. Ale to co? Fajne. Duch czy... Coś się dzieje u was, słyszę. Tak, cały pokój zrobił się w kości. Trzy. Tylko ja nie wiem, gdzie jesteście. Tutaj co to... Cztery. O. Cztery. A tu jesteście, jest dobra. Cztery. O, jesteś. Dobra. Cztery. Tam w pokoju. Czyli to jest pokój ducha prawdopodobnie. Mm-hmm, ale tak. Chyba nic i nie są trzy. Jest łapka, o, widziałem jest UV. Łapka, dobra, ja czyli UV jest.
A to dobrze, że inni gracze też widzą. Bardzo fajnie się was słucha, nie widząc, co się dzieje. No, to jest widzisz, taki to... nowy, mój nowy taki, będę se puszczał przed spaniem, bo to włącz pobudza. Sobie no. Nie no, jest najlepsza opcja o, słuchać was. Wow, wyobrażać dźwięk. Sobie, co się dzieje. O, teraz już za wiem, co oknem, się dzieje. Za oknem. Torledosek. Pytanie, czy to ona, czy nie ona? To była jakaś stara babcia tutaj. Pięć. O, pięć. O, ale też mamy dwa dowody. O, jest, coś wyszło z szafy. Pięć. A, to łóżko. Ja bym chciał dowodu. Ej, łóżko to pod szafy? Wy zamknęłyście drzwi? Nie, ten dół zamyka. A, bo ja bym wyszedł dobra. Na spokojnie już ustalić jakieś rzeczy. Mhm. Dalej jest pięć za nami, wiecie? O. To może nas goni. To dobra. Mi przypomniało Korle z Latex Company, kiedy wystraszył się na śmierć własnego cienia wchodząc do środka. Bo strzeliłeś za mną tą latarą, no. Czyli tak, mamy MF na piątce i mamy odciski palców. Czyli już MF mamy cztery duchy. Czyli to jest faper. Trzeba zaznaczyć palców, fapera. MF na piątym. No. Duch o, faper. Czy ktoś wziął termometr w ogóle? Zaznaczył do wzięcia? Nie, ale by nam leciała para. Tak, więc teoretycznie można wykreślić. No nie widziałem śladów ektoplazmy, ale nie mogę potwierdzić w 100%. Ale jakby tak zaznaczyć, to by był to Onryo albo Goryo. Odpowiada ci tylko wtedy, gdy jesteś sam. Arlinka, słuchaj, jesteś jedyna, kto ma mikrofon. Ale mamy chyba nawet wprowadzenie misji, że odpowiada tylko jak jest się samemu. Nie ma żadnego Goryo, wchodzi w interakcję z GIM, jeśli ktoś jest w pobliżu. A Onryo jest jednoznacznie bardziej agresywnie, jeśli w pobliżu ich miłości będą znajdować się inni. Nie skrzywdzą osoby, w które się zakochają. Wygoda. Wow. W przeciwieństwie do innych, są bardzo zazdrosnymi duchami. Mogą wybrać jedną osobę, zakochać w niej i zaatakować każdą inną. Kurczę, wygodne. Nie wchodzi w interakcję ESG, jeśli ktoś jest w pobliżu. To jak on wszedł w interakcję? Bo ty masz ESG. A nie, ty masz MF. ESG to jest gadanie. Okej, okay, ponieważ jest bardzo rzadki. To wyrzuć mnie, Iza. Aha. A może ostatnio coś mówiliśmy, że może nawet ten mikrofon nie jest potrzebny, tylko wystarczy mieć to włączone w pokoju? No. A macie jakieś narzędzia ze środka? Zobaczę, co zaraz powiem, gdzie. Który to był pokój? Czytajcie opis ducha. Ja jestem już w środku. Jestem już w pokoju. Znaczy, opis ducha jest, że rozmawia, tutaj jeszcze mieliśmy. Który to był pokój? Odpowiada ci wtedy, gdy jesteś sam, czyli to by pasowało do tego... Nie ma go tu. Wyszedł. To by pasowało do Goryo. Jeśli ktoś jest w pobliżu. Nie ale nie, tu. To ESG to jest chatbox? To chyba nie był chatbox, nie? A co ze Staszkiem? Teraz to już mu się w ogóle zepsuło, no to... Staszku, żyjesz? No, oczywiście. Okej. Nawet mikrofon. Jak macie dwie wskazówki, możesz przeklikać inne, aby sprawdzić, czy dana wskazówka może być w połączeniu z poprzednimi dwoma. Tak. To właśnie braliśmy, ale... Moment, to czym jest to coś? Bo ja teraz nie pamiętam, jak te narzędzia się nazywały. Okej, 2, 3, wrócił. Chodź, to samego? Idę. Dobra, to ja też mam jakiś sprzęt, bo może to moje też te TMS czy coś. Ale miałem na boksa odpowiadać sam, jeżeli zobaczymy, jak odpowie, to znaczy, że możemy tam decydować, tylko... Dobra, że to akurat to we mnie się dług... Nie, no ja zakładam... Ja idę, bo ja zakładam, on że... znosić kogoś innego nie będzie. Zakładam, że w którejś z dziewczyn się zakochał i to tak trochę... Zamknąć drzwi. Niesprawiedliwość. On mi tu sam zamknie za chwilkę. To sobie pogadaj z nim. Ej, widzę kolory, to chyba jest przy mnie gdzieś bardziej. Chyba cię widzę. Widzę kolory. Albo się zakochał we mnie, faktycznie. Zapalę wam światło na wyjście. Że nie jesteś daltonistą. Widziałem kolory tutaj. ESG to jest to, co masz na stole teraz. To jest ESG. Nie, ESG, znaczy... to, ESG to jest to na głos. Nie, to jest chatbox. A ja mam ESG teraz. ESG to jest ta mina, którą rzucacie na ziemię, żeby zobaczyć T-Pose za duchem. Znaczy mina. T-Pose. Dobra, to ja mam ESG. To tam jest... To tam... Dobra. Ale to jeżeli on nie reaguje... Znaczy, jeżeli on reaguje na ESG, ale gdy nikogo nie ma... USG. To potrzebna by była kamerka. Kamerka jeszcze, a my nie wzięliśmy kamery na tę akcję. Zepsuł światło. Oj. Coś tu jest. Coś tu... Kto to hałasuje? A nie, to Staszek, a Śmieszek, kurczę, no. Co nie o co chodzi? No, gra mu nie działa. Dobra, a mamy kamerkę jakąś, żeby obserwować to SG bez nas? Ej, Stachu, bo to przeszkadza dość mocno, nie? Dobra, spoko. No. Nie reaguje na tego chatboxa jak coś. Co to było? Na ESG? Goni mnie. Skąd wiesz? Gonicie? Bo było... A to przebiegnie przez ESG. A już jest z drugiej strony. No to nawet lepiej, jakby biegła z drugiej strony. Chatbox jest cicho. No. To wiemy, że jest, to idę to odnieść.
O, o, słyszę. Nie, ja to Staszek na... dalej sapie, kurczę. No, no mówię, słyszę, Staszka jak nam sapie. Ja do końca tej rundy wyciszę Staszka. Żeby mi tylko ktoś... Oj, siebie wyciszyłem. Gdzie to jest mute? Nie umiesz się bawić. Zmień głośność. Przypomnijcie mi, żebym Staszka później podgłośnił, nie? Po tej rundzie. Tylko, że on znowu nie wejdzie na SG, jak ktoś jest w pobliżu. Przydałaby nam się kamerka. Jak chyba jej nie wzięliśmy. No, chyba nie wzięliśmy kamerki. Mhm. Kupiona jest, ale nie widzę i tutaj dobra. Tylko sztaluga. Ewentualnie. O, szafa się rusza. To wychodzimy, zobaczę, co jeszcze mamy. No to najwyżej możemy inaczej, żeby Staszek mógł szybko do nas wrócić. Żeby nie zjadł całych chipsów sam. To możemy strzelać, co to za duch. I zagrać. Znaczy nie zagrać ze Staszkiem, przywrócić go na nasz czat, bo chwilowo nikt go nie słyszy. Czyli co, bez erektoplazmy? No chyba tak, chyba zaznaczymy, że bez erektoplazmy. Co tam jeszcze? Zimno nie było. Gdzie jest wyjście z tego domu? Czy ktoś mnie poprowadzi? A gdzie jesteś? W domu. O dobra, Spirit Box nie ma znaczenia. Kurczę, obraz na płótnie, no nie wiemy. Dobra. Reakcja na SG też nie wiemy. Nie mamy kamerki. Więc będzie to albo on Rio, albo Gorillo. No, to tak jedno z tych dwóch. Rio, Rio. Blisko. No ale jak się skreśli reakcję ducha na... Staszek dostał Shadowbana. Dostał Shadowbana. No. A śladów ektoplazmy czemu nie sprawdziliśmy? Znaczy inaczej, nie trafiłem na żadne, ale być może są, nie? Bo to nie przyglądałem tak wnikliwie, jak to zazwyczaj robiłem. Są bardzo zazdrosnymi duchami, mogą wybrać jedną osobę. A Gorillo? Dobra, strzelamy. Strzelamy. To ja obstawię... A nie wchodzi w interakcję z SG, to niewiele mówię. Ja obstawiam Gorillo w takim razie, nie? Ale nie mówię, że to jest właściwy duch. Jak go się oznacza? Ja, niech będzie. W tym. Klikasz na niego, dajesz potwierdź. No Gorillo, tak, potwierdź. Arlinka, strzelasz? Strzelam. Staszek z pierwszym Shadowbanem na kanale, dobra, może wracać. Tylko nie pamiętam, na ile był ustawiony wcześniej. Halo, Staszku, już możesz. Już po banie. Teraz będzie, teraz to już nie chcę. Już po time'a dostał, nie? To co, do samochodu? No, do samochodu, idziemy po Stacha. Idziemy Stacha zaprosić do gry. Nie. Dzień dobry. I? Oj, chyba nietrafione. Nieprawidłowy... On Rio był! Kurczę, no dwa... Jeden z dwóch i akurat źle strzelony, no. Staszku, możesz wracać do nas. 0-0. Co się... I się obraził, no patrz, no. No patrz. Taka to robota z nim. Może zapchany jest chipsami. Albo tak. To co, jeszcze jedna runda bez niego? A tu jest także. Elo. Elo. Nie wiecie, co robiłem z tą kurą. Dźwięku nie było, nie? To było wyciszone twoje zabawy z kurą. Szkoda. Z kurą, taki nie? Zabawy. Taki arsenał dźwięków przygotowałem, wszystko popsute. A to wiesz, w czasie gry, jak będziesz z nami biegał, to możesz kombinować. Hoho. Dobrze. Niewiele zabrakło, abyśmy to zrobili dobrze, a wyszło jak wyszło. No dobra, ale to co? To jeszcze raz Death House ze Staszkiem to tym razem. Dobra. A ile żeście? Żadnego expa nie zdobyliście? No, i no co nie, to bo jest jak nie trafisz ducha, to nie zdobędziesz expa. Nie? Kto nie dodał latarki jeszcze? Czy to ja? Ja. A może ja? Już. To trzeba sprawdzić, czy w ogóle ten błąd to jest aparat. Błąd aparat, czasowy, aparat czy jest, stały. No. Moment, to był aparat, czy to była kamerka? Kamera. Kamera właśnie, no. Mamy kamerę, czy nie? Kamera na statywie. Kto ma kamerę na statywie? Mnie stać, ale nie mam. Mogę kupić? Nie mam. Ale też mnie stać, jakby coś. Nie, no Stream Deck nie przejdzie na dźwięki. Mógłbym kupię, Stream Deckować. Przerzucę. Dobra, mamy jedną kamerę na statywie. No. Mamy mapę wybraną. To teraz Arlinka potwierdza i zobaczymy, czy Stacha przeniesie do gry. Może my mamy jakiegoś wewnętrznego bana na swoje to wspólne granie. No najwyraźniej. No. Czyli mając 50% szans, wszyscy poszliście w tego samego ducha. No właśnie, mogłem nie mówić głośno, kogo wybieram. To by była szansa, że ktoś już by wybrał dobrze.
Ten kogo ma jakieś lagi. To co? No. No. Uwaga, lecimy. Start. No. O. Staszek, ładuje ci się, czy nie? Ładuje się. O! 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 Spadłem pod tekstury. O, o, o. Jesteś u nas. Jesteś żyjesz. Jesteś normalnie. O Jezu, jakie lagi. Ale gdzie jest moja... Gdzie jest moja lampka do erektoplazmy? Czuję, że jestem wyżej niż wy. To a to jest tak, prawda? To akurat to jest dobre. Okay. To jest okej. Okay. Nie ma tego. Lampki do erektoplazmy wykrywania ktoś nie załadował. A nie, bo było. Tu już widzę. Wszystko już było widzę, już widzę. Zaraz cię tu defibrylatorem, kurczę, po plecach popieszczę, no. Moja erektoplazma. No dobrze, wziąłem chatboxa. Nawet jeśli Lesia ktoś jest obok ciebie, to odpowie. O, no i idealnie wziąłem chatboxa, no, w dobrym momencie, no. Dobra, to chodźcie, idziemy tam. Umięśniona jestem? O. To te lata ćwiczeń. No. To ten strój taki, nie? On was wykeruje. Co to znaczy wykeruje w ogóle? Nie wiem, ale... A, że caring, że care, że ciągnąć kary, tak? Że ciągnie zespół. Ale ta cisza, o, którą masz cały wykeruje. Czas... Ale ładnie do tego doszedłeś, wiesz? No. To co jeszcze raz? Lata do tego praktyki ze pokoju? Słowami. A to taki slang bardzo popularny jest. A czekaj, a to jest piano wykerować? Napisane. Piano. No. Piano nie działa. A wiecie, że słowem młodzieżowym dzisiaj okazało się, że jest rel? No jest, rel. Ja pierwszy raz od słyszałem relaksu. Sigma, a to drugie relaksu. Jest, że niby. No na pewno od relaksu. Sigma, no. Pierwszy słyszę. Ktokolwiek z was używa Sigma? A to nie Sigma? Ma tego? A to nie było, że Sigma male, czy coś takiego, że facet Sigma, albo coś... A to nie z łaciny? To Sigma to jest ogólnie grecka litera. Tak ogólnie, no. Ale to oznacza coś zupełnie innego niż byście się spodziewali. Ja myślałem, Sigma, że to, to ja inny żart kojarzę. Sigma maili, to jak kiedyś były alfa facet, tylko że wyżej niż alfa u nich, tak? Czy to jeszcze co innego Sigma? Alfa, beta, gamma, sigma. Czego ty szukasz w tym szkiełkiem? Bo piano, bo widzę, a szkiełkiem to białych plam. A to, wiesz, a to trzeba lata praktyk. Na głos powiedzieć. No to czytam, no. Piano! Piano! To... Nie działa, nic. Ale ty nie piano. Masz piano. No mam też. A, masz podłączyłeś też? Sobie mikrofon? Tak. O jest, dało radę. No. I co, uciekło? Otestowaliśmy to chyba ostatnio. Dobra. Szukamy dalej, ale Duszek mi jeszcze nic nie odpowiedział. Korle to by chciał spirit boxa, ale niestety nie było go. A tu jest jakaś plama krwi. Multi to sigma, w sensie, że multipla. A spirit box. A nie, to jak to? A, bo to chatbox. A gdzie poszliście? Zostawiliście mnie. Jestem w łóżku, tam gdzie ostatnio, tam gdzie przez okna. W łóżku, chciałbyś. O, pralni. Jak tam te twoje robaczki? Cisza. O, coś słyszałem. No tutaj, myślę, w tym żebyście łóżku się znowu. Dowiedzieli. O, znowu? Się przesuwa, no. To idę tam. Sigma. Sigma, a no tak, faktycznie. O, no właśnie. Przybyszę z Mad Planety, pamiętam. Ale bez względu na wszystko, nie słyszałem, w komentarzach też nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek pisał cokolwiek, że jest Sigma. Nie wiem, gdzie to się uląkło. No to proszę teraz o wyjaśnienie, co no to właśnie, znaczy, wyjaśnię, bo czy ja dobrze... Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. To chodzi, nie wiem. No dzisiaj w wiadomościach mówili. Skąd oni te dane zbierają? Nie, no bo dzisiaj było ogłoszenie ogólnie, tak? Wyników i wszędzie od opublikowania. Jeżeli jest od młodzieży, która ogląda telewizję, to tak u mnie babcia i dziadek tylko. Ale właśnie, bo jest rel, sigma, a potem było jeszcze oporowo. Tylko oporowo to używało się jeszcze jak my byliśmy dziećmi w sumie. W sensie, ja pamiętam, że u nas się mówiło oporowo. Rel to może po prostu im się nie chciało wpisać przez 2 E, chodziło o rolki, szukali rolek do montania. O mój Boże. Głębokie to relsy, było, ale nie. To... No, relsy. Gdzie wy jesteście? Bo ja nie widzę ani ducha, ani was ostatecznie. Nic. Ja gdzieś widziałem dwójeczkę. Moja najlepsza zabawa z szukaniem. To nie tykaj, bo będzie jeszcze gorzej śmierdzić. No. Ja lubię tykać dwójki. A, mniej więcej dobrze mówiłem. No to dobrze. Co jest? Nie ogląda się za siebie. No już za późno. To ja mogę przeczytać, co znaczy sigma? Tak. Macie wyjaśnienie na czatach. Samotny wilk, który ma cechy alfa, ale nie czuje potrzeby przewodzenia w grupie. Hierarchia w społeczeństwie dla nich nie istnieje. Jeśli przynależą do grupy, to często podważają autorytet. Czyli taki samotny czyli wilk, rozumiem. Ale taki, rozumiem. Taki lone wolf. Alfa, ale który nie podlega jakimś, nie wiem, potrzebom, tak? Taki, no taki anarchista, no. Znaczy nie, ja samotnik. Ja bym bardziej to do chyba kontaktów trochę damsko-męskich odniósł, nie? Że taki alfa, że w sumie jest alfą, ale na dobrą sprawę to on ma na to wylane i nie korzysta z
tego, co by mu przysługiwało jako alfa, nie? Nie, ja jestem... to bym powiedziała raczej, że jest, nadawałby się na przywódcę, ale ma gdzieś przywódcze zapędy, ale jak mu coś nie pasuje, to się stawia i robi po swojemu tak czy inaczej. To trzeba by było najbardziej... wejść do słownika języka polskiego najlepiej chyba. Najbardziej z tych Anarchia. Trzech to rel ma sens i w sumie się nie dziwię, że wygrywa, bo u nas w polskim bardzo ciężko jest. Trzeba opisać całym zdaniem, co to jest rel, a oni mają po prostu rel i tyle. A nie może być Wiadomix albo coś? Tak? Dobra, gdzie ty te dwie kropki być. Widziałeś, bo chodzimy po tym domu no tak właśnie. Bez celu? Nikt się nie Zero. Dzieje. Nikt się do mnie właśnie nie odzywa. Gdzieś mignęło raz i przestało, więc nie mogę znaleźć tego miejsca. A może on się nas boi? Ale nie, bo coś co to był wali. Za dźwięk? To nie wy, nie? Nie, tak jakby drzwi, wali, nie wiem, ja jestem w kiblu. Okej, okay, słyszałem jakiś hałas. Kurde, ale to nie było żadnych pięter? Że nie. Było teraz słychać przed chwilą, ale nie wiem, czy... czy ja mam kartę Tarota. Drugi? Możemy zagrać. To jest nawet większy problem. Dźwięk Donata jest chyba na dźwięku TS-a nałożone, więc go jakby nie wyciszy względem głosów. Kto ma Tarota? Ty masz Tarota? Ja mam. Jak coś, możemy zagrać. Raz? Raz. Znaczy mi ciężko powiedzieć, czy ciężko... Dobra! Słyszę dobra, coś. Jest. Tak, ale, szaleje, bo ty szaleją. Śmierć tam wyciągnęłaś. No. Świetnie. Ale... Super. O, jest, kto nie żyje? Gonistaszka. Nie, ja już jestem blisko. Ja też jestem. Mam filmik. A, masz filmik. A jest, jaka wygięta. Halo. Kogo złapało? Mnie. Alinka. No wyciągnęłam kartę, no. No. Taki pogięty. Ale moment, to czekaj, ale to czekaj, to powinien należeć... Wiesz, ten... swoją zabawkę. A nie ma miejsca, to ja wywalę to. Też nie to mam. Wywalę. Ale ty masz jeszcze Tarota chyba gdzieś? Niewykorzystanego leży w pełni? Gdzie jest? Mhm. A pod nią? Między nogami. Nie wiem, co... Ja wiem, czemu zawsze a jest, wziąłem Tarot. Wszystko. To wiecie co? Uwaga. I mam The Devil, o! I... The Devil? The Devil, no. Devil? Coś powiedział. No, bo ja rozumiem, że karta śmieci jest już wyciągnięta a z tego. Podnieś tutaj coś z moich ud, bo nie latarka tu masz, tu leży. Ale latarkę masz pod ręką. Bardzo mi się podoba, udem? Że Arlinka... Tak, czym jest tak karta delikatnie Moon? Kwiatka, rękę. Podtekstowo, hej, mam Tarota. Mam Tarota ma między Angel. Ulami. O, podniosłeś mnie, idę. No widzisz, o, jak warto było tego. Korle, jakie CPR bohater. Profesjonalne. Wow. Co? Co? Ja myślę, że wystarczyło wyciągnąć kartę z pomiędzy ud i już dlatego powstała. To był ten bloker. Bo to było niewygodne tarcie. O, jest latarka, widzisz? Niewygodne tarcie. Oddawaj moją... Szkiełka? Masz chatboxa. Nie, ale to mogę... Co, nie mam. Czekaj, no to mam. Oddam szkiełkę. Nie, może na chat... A dobra, obojętnie. Obojętnie. No próbuję z nim się skontaktować, ale się jeszcze nie odezwał na spiritboxie. No na dziw... Odbra, są trzy kreski. Wreszcie trzy lampki widzę. Dobra, wreszcie. Ale to co? Mogę ustalić. A gdzie? Hello, w tym miejscu. My friend. Tu. A to zobacz, to czy są białe miejsce. Plamy i UV sprawdźcie, czy dobra, są tutaj. Słuchajcie, to jest jego pokój. To dobrze mi się wydawało, że są tutaj plamy. Coś się... Patrzcie są na plamy. Sufit! Patrzcie są plamy. Na sufit! A faktycznie, pentagon i coś... Cztery! Pentagon. Cztery w górze. Czemu się zamknęliśmy tutaj? Cztery. Nie, otwarte drzwi są. Dobra. Tak, otwarte są, ale tutaj jest jego pokój, tu trzeba porozstawić sprzęty. Jest rączka, odbita, patrzcie. A, ale co, UV? A jest rączka, tak, jest. No to jest. Mamy i plamy i UV, to już są dwa dowody. Jeszcze tylko jakby się na chatboxie odezwał. O, no i atakuje pewnie, bo zamknął drzwi. Kurczę. Nie, da się otworzyć, po prostu zamknął. Też są rączki. A, tu też są rączki na tej klamce, no. Dobra, to wyjdźmy i ustalmy, co tam. A czekajcie, może jeszcze tipoza mogę mu rzucić tam, żeby sobie jakoś... Stał tam przy... A, stoi przy drzwiach, dobra. Jak się rzucało? To dochodzenie. Nie? Pamiętaj, możesz kilka razy tę samą kartę... to mogłem śmierć kilka razy wyciągnąć, to gorzej. Mogłeś porobić całą misję. Dobra, odciski palców. Erektoplazma. Mroźnych temperatur chyba nie było, nie? Bo tak nie było EMF-a na poziomie 5, można skreślić. Mogę kamerę przynieść jak coś. Devil ma zwiększać aktywność paranormalną, a Moon zmniejszać sanity. Ale gracza czy pozostałych graczy? To... Słuchajcie... Mi wychodzi, że mamy dwa, Deogen i Agasz. No, i Spirit Box jest jakby niepotrzebny, bo i tak nie dotyczy tych duchów. Tak. Ja bym skreśliła mroczną temperaturę, bo też. Nie leciało z ust. Też, czyli Deogen... Czyli Deogen? Tak, albo... To musiałby... No.
Ale tych pięć kropek to bym nie była taka pewna, bo mi na przykład pięć kropek wpadło dopiero za chyba trzecim czy czwartym razem, jak do pokoju weszłam. No tak, ale w momencie, kiedy atakowo były cztery. Był T-Pose? No to było na SMG. Musi być. To jest dobra, to musi jest Deogen być, w takim razie. Musi być, bo pasuje do Deogena. To no co? To bierzemy Deogena i patrzymy kolejne misje. No to... Deogen. Deogen. Jak się to zaznaczało? A nie musimy brać rzeczy z powrotem? Nie musimy, nie? Nie, że, tylko że... No właśnie, mogłem. Hello, my friend, your computer is not working. Albo to your sanity is not working. No to... Czy mamy tutaj te misje od razu wypisane? Notice? Nie ma. Gdzie się zaznaczało ducha, bo nie pamiętam. No jak masz te dowody, tam gdzie wykreślałeś i zaznaczałeś. To tam... Wystarczyło go tam zaznaczyć? Kliknąć mu na nazwę. Ale jakby co, to ja miałem świadomość, że mogę śmierć wyciągnąć i tak chciałem być bohaterem. Co? Czemu ja mam Sanity Zero? To przez te kurczę mówię. To tylko na miss Sanity zjechało. Ale to moment, jak ja mam Sanity Zero, to jestem teraz na śmierć wystawiony, tak? Jako pierwszy. No, tak. Na kolorki. Najgorzej. A nie wzięliśmy tych niebieskich tabletek, które mam co wieczór brać? Ktoś nie zaznaczył chyba jeszcze. No bo ja nie mogę zaznaczyć jednak. Czemu nie klikam na ducha i nie zaznaczam. No a jak klikniesz do ogen, to co się dzieje? Do wodach. No, opis dostaję. Nie, to nie tam w nie ducha, nie tylko ten do wody. I masz o Jezu, na tym samym miejscu to się wykreślało. Okej, dobra. Zrób duchowi zdjęcie, niech duch zdmuchnie świeczkę. A mamy świeczkę, czy nie mamy świeczki? O, nie wzięliśmy świeczki. Nie mamy. Nie mamy. I znajdź serwetkę. To chcecie robić te dwie misje, czy nie? Zawsze jakieś punkty. Bo zdjęcie i siedzącą serwetkę tak. No bo ja nie mogę się ruszyć, bo mam Sanity Zero, to nawet nie ma sensu, że tam wchodzi. No. Nie zapominaj, że potrzebujesz 30 punktów chyba. Ile ty tak, masz? Tak, właśnie o to chodzi. 77 mam, więc... To pilnej Sanity. Mojego Izzy i Sztaszka. I jak będziemy mieli mało, Sztaszka? To... Sztaszka. Sztaszka. Sztaszka? Sfrizował live'a? Nie, no mam nadzieję... Moment, muszę zobaczyć. Nie. U mnie jest normalnie. U mnie też. A, no to dobrze. Banana ci sfrizowało. A nie, bo ja patrzyłem na ten, ja patrzyłem na te napisy, to może ktoś bez głosu ogląda, nie? To wtedy wygląda, jakby był friz. Jak ja mam mu znajdź zdjęcie zrobić? Znajdź sylwetkę. Ale to z moim szkiełkiem, to ja już chodzę, szukam. A ja przy okazji zobaczę, co tu się działo. Ważne rozkminy językowe. A czemu ty, Staszku, tu jesteś, a nie pomagasz dziewczynom? Jak? Mi nie zostaliśmy pomagasz. Sami, to chciałem wykorzystać. Jest, mam go, Sanity mam go, na minusie mam. Zaliczyło? Powiedz, tak, czy tak, zaliczyło? Tak. Zdjęcie ducha jest. Ewentualnie... Ale nie wiem, czy to zapałam, tylko kroczę. Starczy. Najważniejsze, to tam, gdzie był tarot. Może tarota było trzeba wyciągnąć z tego krocza. A ta Arlinka, wiesz, jak to wygląda z tą sylwetką człowieka? Bo to musisz przez to szkiełko, co były te... No cały czas chodzę ze szkiełkiem, no wyciągniętym właśnie, no i się rozglądam. Bo ona jest dość duża, ta sylwetka zazwyczaj. Ktoś idzie o, za nami. W pokoju latają jakieś rzeczy. Wracam. Nie wracaj, zostań ze mną. Nie, o, widzę. Do domu. Działa? Działa? Jest. No to wracaj do nas. Wracaj, mamy wszystko. No to zrobiliśmy wszystkie zadania, no. Drzemortkę, zaraz będzie was gonić. Ja wracam do domu, bo ja zaniosłam aparat do tego, żeby w razie W bądź D. W razie K, bo krocze robiłaś. To już mam, to już wiesz. To już mam w pamiętniczku, tam do albumu się wrzuci. Widzę, a muszę sprawdzić Sanity, bo tu czaty podpowiadają, że równa liczba, a faktycznie skacze. No to chyba możemy do samochodu. Teraz Staszek jest 65, przed chwilą był 8. Ja mogę, jak dodam moje 3, no to w sensie ze Staszkiem mamy 69, z Lizą też, nie? To więc... Idealnie. Idealnie. Tylko Arlinka zachowała zdrowie psychiczne. No to jest... No właśnie. Ciężko oj tam, być, ale... oj tam. A teraz się okaże, że to nie ten duch, ale bym się zdziwił. Jest, raczej... dobry no, duch jest i dwie misje i mam szpital i farmhouse. No to teraz możemy sobie wybrać coś. Dziękujemy wam za wspólnego live'a. Grał z wami Korle. Tak, no. Ale nie mogę latarki dodać. To pewnie jest Max. Może mamy Max. A może już jest dodana, tak? Już jest dodana. Tak, to teraz tak. Świeczkę trzeba dodać, inaczej. Tak? To tutaj dodałam. Cofnij. Mamy latarki, a mamy 3x4 latarki, to jest okej? Okay? Nie, to jeszcze ktoś powinien dodać. To co, to ja no właśnie, ja powinnam mieć, latarkę? Ale mam, no nikt, ja podniosłam swoją. Dodałem latarkę, działa? Kamerę 4x4 jest, tak. Dobra. Świeczka jest? Jest, tak. Kamera na statywie termometr jest, bierzemy, czy jest. Się nie bawimy w termometry? Dorzuć. Nie, będziemy kuchać. A kupię, to będzie zawsze jakieś narzędzie. Kurde, jaki drogi. No, na bogato. Ja mam 7000, mogę coś kupić. Szpital czy farmhouse? Szpital. Tytuł live'a to szpital. No dobrze. Zresztą to mógł być wielki finał, ten szpital.
Szpital jest trudny. O, pocieszyli tutaj. Dziękuję. Idealnie. A, właśnie. Mieliśmy zmienić poziom trudności, który od 5 poziomu można zmieniać. No to wejdźmy raz do szpitala i później zobaczymy. Bo mamy wszystko łatwe. Czy w Latex Company będziemy chcieli? To. O, a tu wszyscy mają 5 poziom już. No już wreszcie. Idealnie. Wreszcie. Odezwał się ten, który gry nie może odpalić. Nie, no raz o, mi się nie odpaliła. O, a czy menty się sypią? Jeden. No, jeden za dużo, za mało, wystarczająco. To jak w końcu? Nie wiem. A, gdzie jest moje szkiełko? O, to jest moje szkiełko. No nie ruszałam tym razem. Ach, to mogę wziąć jeszcze ten termometr przy okazji, chyba że ktoś chce z termometrem biegać. Opis ducha. Ale obraz nie jest potrzebny do... A nie, on jest od początku. Użyj narzędzia, aby wykryć typ ducha i otwórz tablet, ale to jest standard. Odpowie ci tylko wtedy, gdy jesteś sam. Jak to dobrze, że już... Chciałam boksa. No. A, bo to kółeczko to jest to, co się stawia, żeby T-pose się pojawił. A, tak. czyli można o joba ESG. Pytać też tego ducha. No, to dobrze. No o joba można pytać? To już wiem, jakiego joba zapytasz. Gdzie my jesteśmy? Patrzcie, szpital. Jakie te... To co, wbijamy, co, tak? To... Czy to jest cyrylica? No właśnie, dokładnie tak. Ja nie znam cyrylicy, nie wiem, co to może jest napisane. Grecki napisane... może nie, być czasem Achu. Jakiś, czy coś. Achu. Jachu, tak w tym. To jest napisane hospital po rusku. No nie, no chyba raczej niekoniecznie hospital, ale coś, a na końcu to... Hospitala! Oj, jakie to jest duże! Ło! No to hospitala będziemy. Patrzeć, jak na górze kogoś goni. No, ciekawe, czy możemy wejść na piętro, ale to jest duża przestrzeń. Nie graliśmy tu ostatnio? Nie. Szpital! Może nie. Musiałeś widzieć na innym live'ie. Uuu, albo z kim innym grać? Ktoś postawił. Z kim innym grać? Ciekawa jestem, czy a to świeczka. Ale świeczka jest chyba bonusem dopiero. Kurczę, tak? Ale ładne też. Nie, może być chyba. Tak, bo też masz czas, że zdmuchną świeczkę, nie? Jako te dowody. W dowodach? Tak. Masz świeczkę chyba w dowodach też, mi się wydaje. Nie. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Świeczka jest tylko na dodatkowe zadania. Dobra. Szukajmy pomieszczenia. O, co to za wcześnie jest? Na to, żeby jakieś tam... R? O, zamknięte. Czopki. Zobacz, a może są te niebieskie tabletki? Zdeptałeś czopki! Halo, halo. Aha, no tak, rozmowy z duchem. To są drzwi. Idzie je otworzyć. O, bolnica. Można się pogilać, podrapać po łydce. Jak jednak się bluruje, jak się podchodzi do tego. Oj. O, duch, tam jest jumpscare. Na pewno to był. Jumpscare? Wow, jak wleciało na mordę. Kurczę. Byłem w pokoju obok. Jak to jest, że ten, co ma live'a, zawsze omija te wszystkie rzeczy? No bo przygląda się... Słuchaj, on by uciekł szybciej. Nawet gdyby tu był, to by uciekł szybciej. Dobra, jest dwie kropki. Kręci się krzesełko. Uwaga. Tak, tutaj jest, tu jest miejsce ducha. Sprawdzam tu można temperaturę. Mamy 10 stopni póki co. O, tu jest ten, tu łapka jest... masz? Nie, call na me. Chatboxa. Call me. Call me. Salmi! O, jest! O, jest, no, idzie to odebrać. Odbiera. Trzy kropki. Nie da się? Nie da się odebrać. Pick up! Weź pick up! Pick up the phone! Krzesło się kręci. Szukam tych plam. I najgorzej, że zawsze znajdowałem plam, a teraz trafię pewnie na misję bez plam. Hi. Hello. Ale ewidentnie to jest jego miejsce. Nie, no to musi być jego, no, ale... A rozstawiliśmy. Ja mogę rozstawić płótno, może będzie malował. I te można. Ktoś ma T-pose'a do rozstawienia? Aha. A gdzie ja postawię? Jeszcze pytanie za 100 punktów. Plamy są zawsze w pomieszczeniu z duchem, tak? O, nie pamiętam akurat, rzeczywiście. Chyba powinny. No, a tam będziesz miał największą szansę na nie, chyba. A, no tak, ale zamknięte właśnie... są. Nie da się ich otworzyć. Komi. A on miał się odzywać, jak ktoś będzie sam. No to dobrze, to zostawimy Arlinkę za chwilę. Aha, nie. Zamkniemy drzwi, żeby wam nie przeszkadzać. Nie? To... Znaczy wiecie co, najwięcej jest tutaj aktywności. W tym miejscu. Ja bym tu przy kolmi postawił. Tutaj. Czy wy jesteście na recepcji? Ale o termometr 4 stopnie pokazuje. Ej, co widzę świat. Różę z różowe okulary. No bo tu są 3, 4, pojawiły się przez chwilę 4 lampki. Ale 4 to wciąż nas nie zadowala. O, 4 znowu są, idzie na nas. Jest na T-pose, ale tam ktoś rozstawił tego T-pose w końcu, czy nie? Tak, 4 lampki. Tak, ale 4 lampki. Ojoj. Ale nikt nie pilnuje.
A to ja można go stąd obserwować. Aha, to ja tak muszę iść sama, tak? Żeby z nim pogadać. Hello, będziemy pilnować drzwi. Patrzymy przez okno jak w zoo. No. Tylko pytanie, może musimy być jeszcze krzesło dalej. Sprawdzić. Czaty mówią krzesło sprawdzić, bo była plama na krześle. A! Can you talk? Plama na krześle był... Tak. Krzesło. Can you speak? Ej, wnocha! To... Przecież miałam być sama. Już. Tylko jakieś krzesło miałem sprawdzić i nie wiem, czy to, czy jeszcze jakieś było krzesło. Nie, bo opóźnienie tamten krzesło ruszał tamtym. Tamten ruszał. 30 sekund jest realne, bo Korle ma live w 4K, więc... No, tak koło 30-40. No, bo krzesło się rusza, tak. Odezwiesz, to ale krzesło się rusza, ale nie widzę plam przy krześle. Czy po prostu... wiecie co, jest oddech. A dymek jest, zimny. No, oddech. Zaraz sprawdzam. Czyli zimno? Tak, jest poniżej zera. Ale nie, no to musi być poniżej 10. Poniżej 10 albo poniżej 20 musi być chyba. Tak? A nie było, że wystarczy. O, jest duch, dziewczynki jakieś. Jest duch dziewczynki. Hello. Bawią się. Hello, girls. Słuchajcie, jest napisane mroźne temperatury, więc nie, mróz no to jest minus 5 jest też, no, ale to jest dymek, to faktycznie tego termometru i dymek nie ma co jest, brać, ale, no. Ale zaraz, to nie jest dymek oddechu. O, tu jest Clay, jest oddechu, to jest, po Korle, prostu wyzie. Korle, chodź, zrobisz jumpscare'a, nie wiem, czy jak dobrze masz powiem. Mikrofon. Dobra, idź Crazy, tam. Chodź tu. Tutaj jak popatrzysz do środka, do toalety, pod drugi tam, wiesz? Uważaj, Jelinka, bo to cztery Crazy! Kropki. Crazy. Okay. Tylko co się dusiło, żeby był ten czat aktywny? To jakieś... Nic nie musisz dusić. Wow, ale ładny! Akurat... Quasimodo? No. Do you wanna play? Quasimodo. Chyba chce się bawić, skoro obraca krzesłem. Dobra, to na pewno mroźnie... Manifestor. O, Korle, tu jest jeszcze RO do powiedzenia. Gdzie RO? Can you paint something? Chodź tutaj. Nie, ja tu widzę. Arlinka nam tam exit. Zrobi karę, a ty chodź tu. Exit nie działa. No chodź Can tu. Chodź tu, jakbym miał na was na kompasie. Korytarzem do końca. Na kompasie. No, jestem. No to chodź tu. Nie, nic nie opowiada, nie ma. Kompletnie, no to walić go. Totalna. Czyli Spirit Czyli Box, co my mamy Box tak naprawdę potwierdzone? Mroźne temperatury póki co. Tylko. No. Tu masz RO napisane na podłodze. Tu. RO! RO! IRO! RIO! RO! Nie trafiłeś jeszcze w angielską wymowę Właśnie. Słów. RO! O! 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 RO! AU! No. Podejdź bliżej, ja nie. A może to jest RO od tyłu? RO! To chyba nie reaguje jednak na to. Widzisz, dobrze mówiłem po angielsku, tylko zła reakcja ducha. Wyglądasz, coś duch nie umie po angielsku. No. Kolejne pomieszczenie, no nie. To nie wiem, ale on to nie tylko właśnie, czy ale jest sens... Po co nam kolejne pomieszczenie? Chodź, znalazłam Glory Hola. Wow. Glory Hola? I to w końcu, o Jezus. W końcu ktoś stworzy odpowiednik rozmiarów, no. O Jezus. Jest to no, żebyś ten? Cały wszedł. Jest to jakieś coś... Gdzie jesteście? W toalecie tak, z Glory Holem. Słuchaj, jesteśmy tam, gdzie jest wielka dziura w ścianie. To ci pomoże. Na dół czy do góry? Nie, na tym nie, samym piętrze. To samo piętro. A nie, to jest O. O. Albo zero. To nie wyjdzie na korytarz. A może to jest RK0? Krew. O. R0. 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 Może to po rysyjsku, to w sumie ciekawa uwaga, ale nie sądzę. Nie powiem, jak to brzmi. Nie, bo crazy chyba. Było normalnie crazy. No dobra, musimy wrócić do tego pokoju, zobaczyć, czy coś się wydarzyło, bo nam by się jakieś SG przydało, albo o, przepraszam bardzo, jakieś... już podnoszę spodnie. Inne literki mogą być gdzieś ukryte, po prostu to jest kawałek wyrazu. Na ścianie przy pigułkach była ektoplazma. A była? Evomind pisze. Dobra, ale tam w pokoju to wracamy. Nie? No bo właśnie zauważyłem, ja chyba nie mogę, jak biegam jakby na tym live'ie co tutaj. Co to za dziura, Jesus? Nie mogę brać, nie mogę brać erektoplazmy, jak jestem hostem, bo ja za często spoglądam w czaty i wtedy są te chwile, kiedy mogę nie spojrzeć na coś, nie? No, Arwinka chciała czaty? Pomóc, no to cały jej czas. Zabrał. No. To idziemy szukać pigułek. Ale pigułki w pokoju, tam gdzie był duch, czy pigułki jak wchodziliśmy do szpitala? To w ogóle tutaj się na jak ścianie prawo jest skręci, dalsze tam są słowo. Schody w dół i w A górę. Tam gdzieś była jakaś literka R jeszcze, no. To jest, czyli jakby słowo jest złożone z kilku części, ja poszukam. Dobra, tylko wtedy patrz, nie macie kółeczek. Patrzę. Dzień dobry. Przy pigułkach była rektoplazma. No to wbijam. Jesteście tu blisko. Ej, gdzie wy jesteście, kurczę? No. Ja jestem przy RO. Mieliśmy na obiekcie. Na obiekcie. Czemu przy RO? Na obchodzie.
Mieliśmy spotkać się w pokoju, no właśnie, no tak to jest. No będę z wami czekał tutaj. A ja poszłam na schody, no dobra, idę, idę. Ja nie wiem, gdzie jest to pomieszczenie. Innych? Wiecie, że moja orientacja w terenie to jest... Oczywiście, to... w jedną stronę poszłam. No właśnie, prosto teraz. W tą stronę skręciłaś, znaś idealnie na wprost ten pokój, przy jak stąd wyszłaś. Staszko, O, tam coś napisane. A, crazy. Dobra. Pamiętam czopki, tak. No, ale to z gry. A, sorry, to nie. Coś tu się ruszę. Czopki były, gdzie one były? One tak zaraz... No tutaj, dobrze idziesz. Jak szliśmy do wyjścia, to były czopki na podłodze. Czopki. O, tutaj, to są czopki. I tu miała co? Być? Nie widzę. To... Ektoplazma. Ale moment, czy to ektoplazma, czy litera była? Bo to R, dobra, jest, zobacz. Jest A tutaj. A to litera, proszę, ale nie, to chodzi o... Powiedziałam R i zniknęło. Okay. I to teraz możesz R ojść. Po powiedzieć. Kolei może, no. Tak, tak. Jedna litera, dwie litery, trzy litery pewnie. Dobra, ale to ja tutaj szukam tych. Ale takie czwarte R zaliczyło? Moment, to może przy pigułkach? No nie wiem, powiedziałem R i zaliczyło. To plazma. Dobra, na ścianie przy pigułkach. Tutaj jest lampką fioletową, no właśnie, to nie ma. Skaż to. Próbuję z nią chodzić, ale nic mi się tu nie no pokazuje. No bo tutaj tylko, nie? On krzesła dotykał. Tu są dokumenty. No, nie ma nic. Czyli nie zostawia ektoplazmy, innymi słowy. No nie wiem. Dobra. Nie. Jest, rusza się i mam dwie kuleczki. To krzesło cały czas się kręci. O, coś nie słyszę reagował, głosy? O, głowa wisi w powietrzu. Słyszałem jakieś głosy. Gdzie jest Korle? Tu, wisi w powietrzu, uciek. Głowa namalował obraz. I się patrzy namalował? Na mnie, patrzcie. Namalował. Nie ma tu nikogo, Iza. Chyba... Nie widzicie tej Słuchajcie. Głowy? Nie. Ożesz ty. Mamy pierwszy obraz namalowany. I nie pięć. Wreszcie widzieliśmy, jak obraz Czekaj. Się maluje. No. Ja zauważyłam, jak się już namalował, ale jak ładnie. Ale to i tak jeszcze mamy... Cztery nam brakuje. Co, odciski palców, jakby je rektoplazmę, to byłby hantu. Hej, nice picture. O. Czekaj, Korle, bo to tak, trzeba... Myślę, że EMF poziom piąty trzeba wyciąć, bo tak, nie robił piątki. Wyciąłem. Coś nie zostawiał ektoplazmy. No, zostają nam dwóch. Nie było znalezione, no. Dwóch nam zostało. Wysłałam wam tę głowę na Discord, ale to zobaczcie. Chyba, że... Hantu! No bo odcisków hanto, ani no bo ektoplazmy nie no ma. No właśnie, bo odcisków też nie było. Co prawda niczego nie dotykał jeszcze, ale kto wie. Postawię no, tutaj tego. Nie widzicie Postawię tej głowy tutaj. Poważnie? To jest taka nie. wielka głowa, obraca się w moim kierunku. Gdzie idę, to się za mną nie. gapi. Co? Nie ma. Nie. Na Discordzie wam wysłałam. Jeżeli macie dostęp, możecie sobie zobaczyć. Czaty zobaczą, nie? Czaty powiedzcie, jak wygląda głowa. Nie ma takiej głowy u nas. A ja nie mam Discorda. Ojej, faktycznie, taka łysa głowa, ucięta. No czemu wy widzicie, ja nie widzę, kurczę, no. Na Discordzie jest ja pałka. Ja wiem, ale ja nie mam Discorda tutaj. Aha, bo tam ma dwa kompy. Uj, kolorowo mi się robi. Taka duża głowa. Ja stąd muszę chyba wyjść, bo ta głowa się gapi za mną, więc czuję, że to nie jest dobry pomysł zostać tu za długo. No gdy dobra. Mam mnóstwo dźwięków. Namalował obraz. Więc... Słuchajcie, no mamy dwa, na razie dwa typy. Szur. Mamy. Mi został jeden. Mi też. Co wykreśliliście? Odciski palców? Rektoplazmy, jeżeli ona musiała być w tym pokoju. Demon. Revenant. Wychodzi Revenant. Czemu Revenant? Demon. W sumie wiecie co? Każdemu on odpowiedział na Spirit Boxa. Też mi nie odpowiedział, ale jak skreślę, to nie zostaje mi nikt. Mam hunting na sobie. Skreśliłem Spirit Boxa, bo nie odpowiadał. Na ESG nie wiemy, czy reaguje, bo nie widzieliśmy jeszcze tego. Tu jesteś. Demon. Czyli w sumie jakby zostawić odciski ektoplazmy, bo nie jesteśmy tego pewni, jaki nie ma. No. Pozostaje Revenant i Demon, tak? Znaczy, ja wykreśliłem ektoplazmę, bo nigdzie nie ma śladu. Ej, ale patrzcie, znaczy, przynajmniej w tym rację. Jego pokoju nie było, no. No, a w jego pokoju jest zawsze szansa na to. Dopóki go nie rozgniewasz, demon zazwyczaj nie będzie na ciebie polować, więc chyba mu tam trochę zrobiliśmy i jeżeli zdecyduje się kogoś zabić, bardzo trudno będzie go powstrzymać. Może dlatego się na mnie głupi patrzy. A Revenant jaki ma opis? No, ale nie chciał cię zabić ostatecznie. Bardzo no. niebezpieczny oraz nieprzewidywalny. Niezależnie od twojego zdrowia psychicznego może cię dopaść. To chyba nie to. Dobra, słuchajcie, myślę, on jest bardzo tutaj. Bardzo niestabilny. Jeśli postanowi zachować spokój, mogą ułatwić ci znalezienie. Obserwujcie ESG. Jak możecie, bo zobaczymy, czy reaguje, bo on to ewidentnie jest. Czy ja mogę wyjść z tego pokoju? Słyszę głos. Coś krzyknął. Wszyscy mamy ponad 70 sanity. O, Arlinka, ci sanity mocno spada. Chyba coś za tobą idzie. Nie słyszałem idzie głos coś? Jakiś krzyczący. Spadło ci o 10%. No. U mnie też powinno, bo jestem obok niej, a jestem bo przy miejscu. Bo mieliście się wypuścić z tego pokoju. Hantu Revenant. Podobno, no. Iza, podobno ta głowa oznacza, że na ciebie się skupi, na tobie się skupi. Ale że się zakochał, czy chce zabić? Raczej chce ubić. Teraz nie tak reaguj, Revenant. Ja nie widzę reakcji na ESG. Czyli to jest demon, dobra.
A czemu demon? Revenant pasuje. Ale nie, no ale... Nie, z opisu. Revenant to jest bardzo niestabilny bardzo duch, który po prostu... niebezpieczny, no właśnie. On nie wyglądał na bardzo niebezpiecznego. A demon to jest taki bardzo spokojny, ale jak już się skupi, no to już może cię zabić. Więc a jeszcze mieliśmy skupi... tego... Moment, jak ale jak nie demon, to jeszcze Hantu mógł być. Czemu nie Hantu? Hantu nie zaraz... ma. Obraz na płótnie, mroczna temperatura Hantu. I ślady ektoplazmy, mam demon. A, ale Hantu są znane z zabawy z ludzkim umysłem przez ich mowę. No to ale też nie odpada. Ma śladu ektoplazmy. Ani odcisków palców. No. A nie ma tej ektoplazmy. No nie znalazłem nigdzie przecież, tak? Nie znaleźliśmy nigdzie, no. Ani, ani nie a, rozmawiając z nim boksie... sprawiasz, że stajesz się łatwiejszą ofiarą. Nie chcesz pogadać z nim, Arlinka? Słuchajcie, no, gdyby miał być... Nie było. Gdyby miał być Revenant, to musiałoby być odciski palców. Nie, nie widzieliśmy odcisków nigdzie. Palców. Ale on no. Nie dotykał nic. Ale nie, nie było z żadnych zamkniętych drzwi, ani zgaszonych światła, więc może... Nie, bo... ale to na krześle by też nie było może? Może nie. To zobaczymy. Luki, dzięki. Mamy podobno powiedzieć room przy tej dziurze tam. A R-O? R-O-O? R-O-O-M pewnie. Tam było ale to zepsuliście zagadki. Nie. Czemu? Zagadka zepsuta. Nie no, room no. By było, a my mamy dwa R. R-R-O... No, to tak. Chodzi o to, że masz na początku jedną literę, potem masz R-O, pewnie gdzieś będzie R-O-O, a potem R-O-O-M, więc no, no ktoś tu spoiler rzucił. Sam jesteś spoiler. No nie. No dla mnie to nie jest spoiler. Jestem wielkim fanem zaprzeczeniem spoilerów. Fanem, tak, samochodowy. No. Słuchajcie, no to literki są inne. Widzisz, Staszku, a ty już od spoilerów ludzi wyzywasz. Gdyby miało być Hantu, to byłaby odpowiedź na Spirit Boxa. Nie odpowiadam na Spirit Boxa, tak? Teoretycznie. No próbowałam. Ale wiesz, tak jak my wszystko zaznaczymy, czego nie mamy. No to... właśnie, ale czat widziało ektoplazmę podobno. Jak się kliknie ektoplazmę, że jest widziana, to dostaje demon. Demon. No, właśnie ja tak miałam ustawione. Gdzie wy to widzieliście tak. Wcześniej? Gdyby była ektoplazma, byłby demon. Ale. Hmm. No ja, pytanie, czy może być. No to widzicie, demon. No to jest czas wyboru. Dopóki go nie rozgniewasz, demon zazwyczaj nie będzie na ciebie polować. To są jako spokojne, panowane duchy. Ja wybrałem demona, bo rzeczywiście pasuje chyba jako taką. No dobrze, no jestem w stanie demona przyjąć, bo mówię, ja rektoplazmy nie mogę badać, jak jestem hostem, bo skupiam się na czacie też, więc. Korley Staszek 69% psychy. No standardowo to, już mnie nad nie dziwi. Już mnie nawet nie dziwi. Przyzwyczajenie. Dobrze. Cele poboczne, jakie mamy. Pistoletu. Ektoplazma była przy czopkach na początku. Gramie. Tam się ściana odbijała. Sylwetkę człowieka za pomocą szkła. Ale zobaczę jeszcze. Idź szukać człowieka. Idziemy razem. Idę szukać człowieka, jeszcze zobaczę rytuał na tę ścianę. I części pistoletu trzeba znaleźć. O kurka. Wykonaj rytuał na pentagramie. Moment. Co to znaczy? Ja mogę już termometr gdzieś tu zrzucić. Bo się nie przyda w tej kolejnej misji. Dobra, to dobra. Też mogę rzucić. I latarkę mogę zrzucić, nie? To... No to zrzuć latarkę. Rektoplazma. Najlepsza. A nie, to jest Arlinka, myślałem, że to ktoś wyszedł. Rektoplazma była na początku, czyli ona nie tylko jest w tym pokoju, w którym występuje duch. Znaczy ja założyłem, że ektoplazma, znaczy odciski muszą być na jego pokoju na bank, bo on tam siedzi i dotyka rzeczy, no, ale ektoplazmę może zostawić wszędzie. Wychodzi na okay, to. Części pistoletu, że to jest wielki obszar. No czuję, dobra, że trzeba zobaczę, będzie zejść na piwnicę. A byliśmy w ogóle idź w tej piwnicy? Nie byliśmy. Nie. Jeszcze nie, ani na górze. Gdzie ona jest? Tak jak szliśmy wcześniej, to tam są schody. Dzień dobry. Możemy się rozdzielić, żeby było łatwiej. Chyba ty. O, tu coś leży? A nie, to pistolet. Możemy iść parami. Dobra, jest... Patrzcie, co to jest? To jest pistolet, tylko że... Ten kwiatek trzeba duch. A, musimy to tu musimy złożyć pewnie. Części. Kurczę, a szkiełko wyłącza, jak daje pistolet. I te czopki, one tutaj były. Siedzącą. Ja wiem, ale próbuję znaleźć tę ektoplazmę, która tu... Żeby czasem, bo może ktoś pomylił z tym odbiciem tej krwi, nie? Bo ona się tu I tak odbija. I tak już za późno, bo już wybrane. Tak, ale by było potwierdzenie, że mamy. Dobra, ta głowa dalej na mnie patrzy. Proszę nie dokuczać duchowi. Chyba ty. Bo ektoplazma jest takim białym, takim bardzo wyraźnym białym śladem, buśnięciem na ścianie. Dobra, tu są schody. Idzie ktoś ze mną, czy nie dobra. Idzie? A ja szukam osoby na wózku, tak? Sprawdzam jeszcze. Kogo ja czy szukam? Nie ma fragmentu broni. Skąd ta melodia się tu wzięła jakaś? Znalazłem fragment broni. Pentagram tu jest. A, to tam chyba też coś będzie trzeba. Oj, słyszę jakieś... Tak, śmiechy. Gonił tutaj mnie. Ja stoję na pentagramie. Nie, dziewczynki mnie goniły. Muszę odłożyć fragment broni. Coś stoi w oknie. Coś... No tam coś... Ej, tam coś... To jest pokój ducha.
A nie, to się chyba odbija. Stoimy na tym, żeby się ładował ten pentagram. Słuchajcie, dobra. Jest dobra wiadomość. No. Jak znajdziecie część, nie trzeba jej przenosić. Ona od razu się tutaj aktywuje. To po co tam wracasz? Czyli nie trzeba jej miejsca, nie trzeba miejsca w ekwipunku. Nie rozdzielacie, pierwsza zasada horrorów. No. Idziecie nie, no, za można schody. Chodzić w dwójka. W o jest, widzę, widzę postać. Dobra, mam nie podchodź do niej. A, nie mam podchodzić do niej? To co, to już jest zaliczone, rozumiem? Tak. To ja nie podchodziłam, okay. Bo ona była creepy. A, no creepy jest, ale ja myślę, że nic nie zrobi. Kurczę, ja szkoda, że tutaj dali nam notes. No i zostali. Idziecie na te schody, czy nie? Przypominam, no, części. Przypominam, no, że może... bez latarki łatwiej zauważyć, że coś miga i jest częściowo. Aż piłkę ja wyłączyłam. Ktoś mi zrzucił piłkę do ze schodu. Do you wanna play a ball? To nie ten poziom. Nie, ta piłka to spadła nie ze ten serwis, z góry. Tak? Na schodach na górze stał ktoś i zepchnął tą piłkę, ale już zniknął. To idziemy na górę. Ta mapa ma Wipe Out Lasta. Trochę tak, no, nie ukrywam. Kurczę, ale nie w ogóle... Proszę bardzo, ta mapa ma vibe Silent Hilla przede wszystkim. Lecę, ja się nakrzyczałam i bałam. Jeden raz. Dawno mnie tak to kurde. O, czego? Chyba nigdy w życiu tyle się nie bałam i nie krzyczałam, co przy Outlastie. Jak grałeś w Outlasta w trójkę. Tym ostatnim? Ale za to jak mogłeś na rękę się siłować z ludźmi, nie? To... O, no. Tak. Tylko nie tylko na rękę. Znalazłem kolejną część broni, to już druga. Skubaniutki. A nie, przepraszam, co to jest? Laleczka? Gdzie laleczka voodoo? A co no, my mieliśmy zrobić? Mam laleczkę voodoo. Ale nie wbijasz pileczek do niej. Nie. To jak lubi? Jak Korle przyjdzie, to będę wbijał. Dobra. Nie, to nie był fragment broni. Czysto. To laleczka. Zazwyczaj te rzeczy do podniesienia to się tak troszkę świecą. Świecą, tak. Glowują. Dlatego bez latarki najłatwiej jest lokalizować. Ale tutaj no to właśnie tu nie widzę nic. No. W ogóle była latarka. Tu była ta laleczka. Strasznie duża mapa. No, bardzo duża. Jeszcze. Ale tu w sumie tyle na górze i na wyżej się już nie da iść. Więc może dlatego na ludzie myśleli, że pomówili, że to jest trudna, nie? Mapa, bo jest po prostu ogromna. Jest duża. No, bo to do tych domków się tak w miarę szybko chodziło. To co, wracamy na dół? Idziemy na dół. Na ścianie naprzeciwko schodów? Ale co było na ścianie naprzeciwko schodów? Nie wiem. Jakaś nie, tu nic nie ma. Znaczy ja nie widziałem. Może zobaczcie, ja nie widziałem żadnego przedmiotu. Się zastanawiam, czy... Korle, no. Poczekam, żebyś wszedł pierwszy, bo jak się idzie pierwszemu, to się pojawiają jumpscary i cię wszystko omija. A to gdzie mowa? Do piwnicy, na piwnicę, tak? Idziemy. A, okej. Okay. W dół. Znaczy już i tak jakby co nie szukamy rektoplazmy, no to... Laleczka wody, no tak. No to schowaj sobie te latarki, no. Idź pierwszy. A, no to... jejku, no idź. Popchnijcie idź ty cykorze. Żeby się przestraszyć się własnego cienia. Nie mogę. Okej. Okay. O, jest, znalazłam. Co jest? Pomogę. Część broni? Podnieśliśmy razem, tak. Proszę bardzo. No ile już? Światło. To może ja pójdę sprawdzić. Jeszcze jedna. Ile... Nie, jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna. Aha, potrzebna. Okay. Nie jest taka wielka ta piwnica. Znaczy, jak wyglądał ten obiekt? To jest kostnica. Duży był? Bo teraz się zastanawiam, czy jak ja przez ten erektoplazmę patrzę, to ja może nie widzę części. W sensie tak, ta broń tam była. Patrzcie. Nie podświetlona. No, co? Zobacz pod tę płachtę, co wygląda, jakby na kimś stała. No, coś ale coś mnie cofnęło, czemu mnie cofnęło? Do samych drzwi? Może na serwera. Byłam nie, no jesteś po w środku. Was. No wiem, ale... Kto gasi światło? To są jakieś... A, dobra. No tu też nie ma żadnego elementu broni. No. Znaczy, jak tamten był dużym elementem broni, to może dwa są. Ile jest elementów broni? Może czaty wiedzą. No dlatego chciałam iść zobaczyć. Możesz schować to szkiełko, lepiej będziemy widzieć. Dobra, to chowam szkiełko. Ja uważam, że to jednak jest Outlast. Przepraszam, właśnie nie Outlast, tylko Silent Hill, bo nie wiem, którym Silent Hill był poziom z... Chodziłem ze szkiełkiem, bo chciałem się upewnić, czy na przykład ta rektoplazma występuje tylko w pokoju, w którym jest duch, czy może być w innym. No, ale... Poszliście już na górę? Tak, już tak. Jesteśmy. To jest piłka. Silent Hill były też takie bardzo specyficzne... Kick me, nie, kick Staszek. Kick me the ball. Kick me, tak, no. Kick me the ball. Były te takie bardzo... Fire ciekawe... Hose! Jose! Fire Jose! Messi i tak dalej. Jak się nazywają te co? Pielęgniarki. Okay. Pielęgniarki ubrane w takie... Figuły. Tak. H jako J. Fire. One się nie ruszały, dopóki ty się nie ruszyłeś. O jest, zadziałało! Fire Jose! Coś włączyłem. Znalazłam broń. Podniosłam ostatnią broń. Sam jesteś hose. Jose, to tam było, że H jak J czytasz, czy coś takiego. Fire in house. Zadziałało w każdym razie. O, goni mnie! Goni mnie! Kto mnie uratuje? Jak? Ale biegnie za tobą! No najgorzej, już na śmierć. O nie, poszedł na Izę!
A to jest exit zamknięte. Exit jest zamknięte. A najlepsze jest to, że ja poszedłem nie w tym kierunku i dobrze, bo wy tam gdzieś uciekacie od czegoś. No, bo... no zamknięte, nie biegnijcie na mnie. Nie biegnijcie bo... na mnie. To odejdźcie ode mnie. Nie, no odejdźcie ode mnie, kurczę. Mam ducha na plecach. No otwierać. Ja exit otwierać. O, zupełnie. Widzę zanuszkę. Ojej. Ojej. A to już możemy wejść. Dobra, czyli jesteśmy bezpieczni. Można iść. No nie wiem, czy jesteśmy bezpieczni. O, patrzcie, tu się pojawiło to R teraz. Jest dobra, ry, coś, drzwi coś, otwarte. Coś, ry, o. Wolność. Jakby Rodrigo, nie, to go. No. Romero. Powtórzę raz jeszcze, że chyba ten. Co jest? Znalazłam ostatnią część broni, jakby co wcześniej. O. Ej, to podniosłam. Trzeba literki uzbierać. No ja właśnie jestem przy tej broni. Mhm. Dobra, jest broń. Ale to, może to wystarczy, bo to jest broń idzie cała, podnieść? Pełna. Ją idzie podnieść? Nie. No ja jak nie mogę jej podnieść. Podniosłem. No może nie miałeś miejsca. Co ja z tej broni mam zrobić? Mam wystrzelić do ducha, czy po prostu ją mam? Idę zobaczyć. Wow! Dawać ducha! O nie, shotguna dostał. Mam nadzieję, że nie. Jakieś, musicie... ożywieć się. Słyszeliście mnie, że te... A wiesz, że to może być trzecie zadanie z tym pistoletem, więc zostaw tą amunicję. Nie, to się idę raczej nie sprawdzić zadania. Ale właśnie. To wiesz, Staszku, bo była podpowiedź, no żeby i zostawić... Masz zadania. Kurczę, to trzeba było od razu podnieść. Wszystko mamy zakończone. Wszystko? Majki ci prześwitują jeansy. Halo? Halo? No. Halo? No. Wyegzorcyzmuj ducha pistoletem solnym, no więc właśnie, musisz trafić teraz w tego ducha, co cię gonił. I wiesz, co robimy, Staszku? Dzięki. A co jest? Ej, drzwi są zamknięte. Nie. Ale jest dziura w drzwiach. Podbiegnij do drzwi, to będę strzelał przez tę dziurę. Próbuj otworzyć drzwi. Tylko ten dźwięk tego jest głośny. Strzelam w powietrze, może go zabiję to. Próbuj otwierać drzwi, a nie strzelać. Ale to chyba dopóki... Ale już dopóki Aiza jest martwa. Okej, okay, faktycznie. Bo jeszcze nie mogę otworzyć drzwi. Bo wiesz, mamy po 40. Biega tam jak porypany. Po 40, a to 50. Iza będzie mogła powiedzieć, gdzie jest. A nie, ja nie, już przestał. Nie no, ammo chyba się nie kończy. Nie ma go, teraz go nie widać. Otworzyć drzwi zamiast strzelać? Nie, nie możemy. Dziękuję, jakiego sama to otworzę. Ściszałem. A, Staszku. Mówię, otwórz mi drzwi, jak będzie można. Plan. Jaki? Ty masz laleczkę łudu, dźgasz ją gwoździami, ja strzelam. Łudu? Łudu, no łudę. Myślisz, że wszystko jest kłodą? Chodź tu w naroż... O, chodź tu za kotarkę, bo on nie będzie miał wyboru. I ja będę strzelał. No, wciskam. Ale wciskam ustawiamy, w gdzie się czas. Ustawiamy w narożniku, ale nie wciskaj jeszcze, musimy ustalić już zasadę. Już wcisnąłem 3. Trzeba naładować pentagram, ale czy my tego pentagonu już nie naładowaliśmy wcześniej? Tak, naładowaliśmy pentagon. Jest napisane wystrzelić pistoletem solnym w ducha. Taki dobra. Taki był opis. To teraz tak, w jaki sposób, bo Iza nas może pokierować, gdzie jest duch. Ej no, przed ale... nami. Tutaj jest. Strzelaj! Ale strzelaj, przed nami tu są... Strzelaj. Ale z której, z którego wejścia? Patrzę nie się wiem. W dobrą stronę, strzelaj. Czy nie? Patrzę się Iza, w dobrą strzelaj. Stronę? Strzelaj! Iza, patrzę ja się w dobrą... Widzę. A jak? Ty jako duch widzisz chyba duchy? Nie, ja nic nie... Powinnam, ale nic nie widzę. Wiesz co, jak podejdziesz... Cała laleczka. Chodle, nie strzelaj, nie poczekaj, to uspokój się. No co strzelaj. Nie strzelaj, no, no właśnie. Wcisnąłem wszystkie gwoździe. Może już nie żyje. Cholera. Nie, bo ty ją wkurzasz, go wkurzasz tymi gwoździami. Wiesz co, no. Jak podchodzę dobra. Do miejsca, w którym ten pentagon zrobiliśmy, to mi się obraz robi taki śmieszny. Dobra, przestań strzelać. Nie możemy wyjść teraz stąd. No i bardzo dobrze. No nie, niedobrze. Chodź z tą laletką, weź bij jeszcze parę... Oj, o, nie! Wszystko jest wbite. Zamknął drzwi! No Staszek, kurde, Korle, co? No! Ale co to chodź, za chodź, chodź po drzwi, chodź po drzwi. Pomyliło mi się. Chodź po Korle. Kurde. Strzelam, tylko nie dostaję wiem... Dostaję opierdziel za nic. Nigdzie nie widzę tego ducha. Idę zobaczyć na ekran, czy jest trafiony, bo wtedy będziemy mieli odznaczone, czy dostał. Ale to, no drzwi są zamknięte, to raczej nie jest trafione. Nie pojawił się nigdzie tak w ogóle. Ja tu staję, chodzę i patrzę i... Przecież za mną biegał przed chwilą. Słyszałam to go. Ja go nie robił. No, nie, nie jest jeszcze wykonane. Nie jest wykonane zadanie. Są otwarte drzwi, czy nie? No nie. Nie zastanawia, ten pistolet jest bardzo głośny, wiesz? Znaczy, no ja... Idzie. Za Arlinką? Jeszcze nie, jeszcze z korytarzu. Taki na o, dobra, mogę otworzyć drzwi. Arlinka, są drzwi. A, to zniknął. Dobra. A zniknął? Szedł taki na czterech nogach. Dobra, poświęcę się. Stoję w drzwiach, mów gdzie jest. Jak on atakuje, ale musicie wejść do środka, no, bo jak on atakuje... O! No właśnie, jestem w środku. Korle tam zostań. No. I teraz niech ktoś, nie wiem, striggeruje tego ducha jakoś, da się? Ja nie mam czym już. Wystarczy, że tam aha. się przeszło kawałek i on się triggerował. To chodź tam dalej.
To chodź, Staszko, widzisz, to ty, Staszek, wyjdź, a dobra, ja będę... A nie, bo drzwi i tak się zamkną jakoś. No to chodź ze mną, chodź, będę twoją latarką. Tak, a jak chodź, wejdzie mi na plecy, to jaki sens? Ja idę chodź, za tobą, Korle. Chodź. A dobra, to chyba, że Iza idzie. Iza będzie też widzieć, a my pójdziemy do jego pokoju, jest największa szansa pod jego... Jeżeli mi się nie pojawi, pokojem. No to nic nie poradzę, ale... Ja potrzebuję... A chyba, że ja solą cały pokój jego obstrzelam, tak? Wężem strażackim. José, fire José. No. Sulta się zbiała, więc nie dziwię się, żeby chciał wszystko obstrzelać. Boże. Jego tu nawet nie ma. Skąd wiesz? Bo ty masz spirit boxa, okej. Okay. Tak jak Staszek, zaraz głowa jest, ja wiem, tak jak jest... O, wybuchła głowa. O, dobra, co cztery, jest, co cztery ale lampki, co, uciekam ale stąd. No, ale widzę te! Widzę co rozmazany, widzisz? No rozmazany ekran mam. Gdzie jest Iza? No to... Ducha nie widzę. O, drzwi się zamknęły. O, czekaj. To dobrze. Z której strony dobrze. Jest? Nie strzelaj, póki go nie widzisz. Wychodzi strzelaj, no idzie na was. Ja go idzie nie, na Staszka. Ale idzie z pokoju, tak? Tak, ja widzę go, was. Widzę. Biegnij, nie widzę go. Biegnie. A jest trafiony. Jest, trafiłeś go. I ile tam, nie wiem, potrzebowałem. Boże. Jeden magazynek? Nawet magazynkę nie zużyłem dobrze, nie? To... Nie, Korle, ty wystrzeliłeś całą wiliczkę. Tak. Cała wiliczka poszła na tego. Poszedł. Na tego ducha. Dobrze, że jeszcze bochnia jest. No, uch. No, ale kto jest dobrym strzelcem, no? No, ten, kto wystrzelił 100 pocisków w końcu trafił. A to moment, nie leżał nigdzie Tarot może, bo może jesteśmy w stanie Izę jeszcze ożywić. Bo jak nie ma ducha, to my już możemy sobie po całym terenie biegać, nie? Albo zabić kogoś innego. Weszliśmy w sumie wszędzie. Nie, no bo Dead nie zabije teraz. No, ale nie było kart, bo przecież wszystkie pokoje przeszkoliliśmy. A możemy 0% mam. One gdzieś mogą leżeć, tylko po prostu ich nie znaleźliśmy. No właśnie. No. No bo jak teraz nie ma ducha, to jesteśmy bezpieczni, że wejść do środka. Ale wiesz, i tak jesteście hostami, więc wy dostaniecie to główne ekspy. Także luzik. No to nie wiem, to... Sól z morza zniknęła. Możemy jeszcze rum powiedzieć przy tej glory. To nie jest rum, próbowałam tłumaczyć. Tam się pojawiła ta literka R, którą Staszek powiedział. Później jest mniej więcej miejsca na trzy literki i to RO. Czyli jest ry, coś tam, ro. Jakby nie wiem... Okej, okay, dobra, to nie bierzemy tarota. Ale podpisuje podobne jest gilotyna w tarocie, która też zabija. Gdybyś tego nie wiedział, to i tak byś używał. To do samochodu. A ja muszę wyciągnąć jest... te literki. Ale możemy tych literek poszukać przy następnym ranie. Czyli co jest okazji. R coś RO? O to chodzi? R coś RO, no. Jakby miejsce na trzy literki. Romero, przecież Romero jest tym twórcą zombiaków, znaczy wymyślił coś tam z tymi zombiami kiedyś. Znaczy mi pasuje Romero tutaj do tego, ale no. Nie wiem. Rowero, kurka, no. Rowero. Wbijamy do samochodu. Zobaczymy, czy dobrego ducha wybraliśmy. Wszyscy gracze muszą być w okolicy przed powrotem do domu. No. Nie, ty chyba nie musisz. Aha, okej. Wszyscy z nimi gracze. No. O nie! Jest prawidłowy... No nie, i co? Revenant to był. To chyba. No jednak. Oxy mówiła, że Revenant. No. Kurka. To moment Revenant. Sugerowałem Revenanta na początku, ale powiedzieliście, że jest zbyt agresywny. A potem okazało się, że poskreślaliśmy, bo jednak nie pasowało. To pytanie brzmi, co było tam? Odciski palców, albo odcisków palców też nie mieliśmy, on zostawia odciski palców. Czyli odciski palców jednak, Revenant. Bo to na to tylko, że jak on nie zamykał drzwi, to może nie było, okay. No. No to nie mogliśmy wiedzieć, czy to był Revenant, bo nie widzieliśmy odcisków palców. Uznaliśmy, że nie ma odcisków ani ektoplazmy. I ektoplazmy też nie było. Czyli jednak czaty, sorry, nie było ektoplazmy. Ale to chociaż mi kamień serca trochę spadł, nie? Trochę szósty poziom, o kurcze. A to się spieszysz gdzieś z tymi poziomami. Prędko ci tak jakoś? Dobra, to co? Od 10 jest nowe miejsce, od 10 poziomu, więc to lepiej, żeby szybko ale nabiło. Ale czemu nie mamy świeczki i tych innych rzeczy? A, ja kara, bo mamy karę, ale właśnie. Nie, przecież przeżyliśmy. Kara pieniężna jest. A minus 30, ale z tej misji, okej, myślałem, że całe te, dobra. Przepadło, bo ja umarłam. Ale ja miałam świeczkę, bez sensu. Tak, ale to chyba ten, kto wprowadził do gry, jak umrze, to przepada, no? że nie osoba, która nosi. No to Korle niech wszystko kupuje, bo on wiecznie ucieka. Halo, ja nie tyle razy w tej grze zginąłem już. To co, farmhouse'a sprawdzimy? No. A co kupujemy? Świeczkę. To chyba się zmarnowało. Świeczka już jest. A właśnie, zegarek miał być do misji, czy do czego miał być zegarek? Zegarek? Zegarek, bo...
No jest zegarek, ale właśnie też nie pamiętam. Nie pamiętam, czemu to opis musicie wpisy przeczytać. Stylowy, odrestaurowany zegarek kieszonkowy. Świetnie, bierzemy. Dobra, jest. Piękny. To jest. Znaczy, zobaczymy, poziom trudności podniesiemy, jak poznamy mapy. Nie ma sensu mapę wejść to na tak, takim poziomie. Moim był taki. Dobra. Farmhouse mi się dobrze kojarzy z jakimś, Stardew Valley, więc będzie fajnie. Mi Farmhouse to się z... O kurczę, to każde inne. A mi znowu się kojarzy ze stylem architektonicznym, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz i tak dalej. To masz. Myślałem, że powiesz Barn Finders, bo to takie też... Też blisko, nie? Wiemy, jak poznamy mapy. Co my tu mamy pozbierane? Podręczny zegarek, idziemy teraz? Kamera. A, na farmę. Na farmę. Na farmę. Chyba to. Też najtrudniejsza mapa w grze. Zegarek może będzie potrzebny do jakiegoś egzorcyzmu. No właśnie się zastanawiam, czy on nie będzie potrzebny na jakieś takie dodatkowe zadanie. Faktycznie no, jakoś sobie leży. Na jedną mapę jest potrzebny. A, na tylko level. Na mapie Bedlam. Bedlam. 15 level. Ej, to musimy bedlamy. Bedlamy to trzeba kiedyś odblokować. Dobra, to odrzucam zegarek, po co go tracić, jakbym zginął. Erlinka rzuca klątwę, no. Teraz Korle zginie pierwszy. No właśnie, będę wiedział. Taki tam spoiler. Będę wiedział, na kogo zwalić, tak? A, jesteśmy gotowi. Zegarek jest do konkretnej mapy, podobno. Dobra. Jak to jest, Staszek w ogóle chyba wyłączony był. No, zupełnie. Co? O, biedny. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że zegarek jest potrzebny na tę Bedland mapę na 15 poziom i że w sumie schowamy, żeby nie ten. No i po mnie no, ja tam... po dwóch Staszek mówi... Ty to chyba tylko do jednej mapy jest potrzebny ten zegarek. Znaczy w sensie czytam wam z czatów, tak? Dajcie mi jakieś światełko, ja lubię z tym światełkiem. Masz świeczkę. Zegarek jest do odpowiedniej jesteś mapy. Świeczką, świeczka jest niepotrzebna. Miałeś zostawić erektoplazmę, no przecież. Ale idą erektoplazmę. No dobra, ale to ja będę musiał z tym biegać robaczkiem. Patrz na czaty. Nie wiem jak działa dokładnie robaczek, ale w sumie faktycznie. Staszek? Robaczek pasuje. No właśnie gra się znowu mi sfrizowała. Ojej, to... Nie wiem co jest. Widzę, z tą że gra się z tobą frizuje. Możliwe, dobra, to wsiadamy do samochodu, no. Mhm. Czekajcie, czekajcie, bo ładuje mi się na razie Skybox, ale nie ładuje mi się mapa. Nie, no bo chyba ciebie już nie ma z nami, nie? To już... Dobra. Znaczy to ja najlepsze jest to, że u nas masz 0% sanity, nie? To... No, może od razu mnie zabija z jakiegoś powodu. Koguta wejście na farmhouse, o. A, yokai też może wykorzystać zegarek, ponieważ poluje o wyznaczonych porach. Czyli faktycznie tam w yokai były chyba godziny. Czyli moglibyśmy wiedzieć, kiedy idzie... O! Tak, bo jest. Jest bardzo aktywny między 6 a 8 i między 10 a 12. No, wiecie, co możecie zegarek spróbować? Na yokai i zupełnie słabość. Na ciemno. Spróbujcie no. Zupełnie w ciemno strzelić ducha. Ale chociaż to nie, bo kara są kary chyba. No tak, są kary. Traci się przedmioty chyba? Nie, kary są pieniężne i ekspowe. Powrót do bezpiecznego domu. Stracisz swój ekwipunek i wszystkie postępy, jesteś pewien? A ekwipunek? Ale jak ekwipunek stracisz? No właśnie nie wiem, chyba ten kupiony. To może czemu? Trzeba chociaż wskazać, to spróbujmy wskazać, co to nie za no grajcie, duch. Grajcie, no, ja chociaż... nic nie, to nie poradzę, znaczy, że mnie wywala. Jakieś takie... Nawet jeśli ktoś jest obok ciebie, to odpowie. To spróbujmy jakieś takie podstawowe rzeczy znaleźć. Może będzie tak, że... No szybko go oznaczmy, już nie róbmy pomocnych wizji. To jest nowa mapa, no. Staszek też by chciał zobaczyć. Dobrze, ale to następnym razem zagracie jeszcze raz na farmhouse i dojdę, no. Trudno. No, dojdziesz? Mówisz? No to nie poradzę. No to jak dojdziesz? Dojdę sam. To weź tam odpowiednie rzeczy, żeby ci się to udało, no to... Ojej, Unreal Crash Report, no to... Bo jednak wchodzimy, Iza, do domu. No, co jest? Wziąłem latarki, ktoś mi może świecić? Ja mogę świecić, okay. Ale... O. Czyli ta gra jest na Unreal Engine, a nie na Unity. Ale ten... Oni tam zmieniali silnik chyba w którymś momencie, ale wątpię, żeby nagle a coś innego. Ja myślę, że ten Unreal Engine powoduje takie rozmazanie twarzy czasami postaci. No, nie wiem, czy to pytanie, nie jest związane z czymś. Pytanie za 100 punktów. Czy tego robaczka ja muszę jakoś aktywować, czy on się sam aktywuje? Nie. A, czy ja go tam trzymam w ręce? Łe, no to kurczę. Ten jumpscare, co tu jest play, to już próbowałeś? Nie, play. Play. O, jest, działa. Staszek dochodzi później. Buff. ND buff. NDC buff. Jak to może przeczytać? Może on zginął w buff. A, może mamy iść do łazienki. No, okay. Może ktoś go utopił. On zginął w buff. Tam ona, nie wiem w sumie. On też zginął. Wiem skąd to jest pokój zabaw. Nie? To, a nie, to łazienka nie jest pokój zabaw. Znaczy, może być, nie? To ostatecznie, ale no. To już gdzie ta łazienka? Tak. Tu? Nie. Oj, duże. Może na górze? Tu. O, tu jest. Tu, patrz. Dobra, jest szukaj. Nawet jest. Here. Here.
Here. Podejdź. Here. Idź tam. Here. Idź tam bliżej. Here, here. Yes! No. Jaki Ringu! Kurde, człowiek się spodziewa i tak podskoczy. No. Nic nie ma na lustrze. Dobra, ale to jeszcze nie jest pokój ducha. Staszku, jak ci tam ten męczący cię dzisiaj? O, czekaj, o. A tu jest wejście jeszcze, o, ja na wsteczne. To jest napisane. To jest pełno tekstów. You will never take us alive. Alive. Okay. I co, udało ci się? Coś się dzieje? Nie, ja nie mam mikrofonu. A, to czemu? A, tu jest laleczka do kucia. Coś się rusza u góry. Dobra, no. To idę. Idziemy? A, laleczkę wezmę. Przeczytaj ten tekst. Przeczytaj ten tekst. Kurka. A, czekaj. No, You will never... I co tam było? Take us alive. You will never... Never? Never. You will never take us alive. Nie działa. Po polsku to znaczy, nigdy nie wezmę cię w samotności. Na żywo. Na żywca. Nigdy cię nie wezmę od tylca. No, w sumie to dobrze brzmi. O, pentagram tu jest na podłodze. Pojawił się, widzieliście? Nie. Czy był tutaj? Ale coś się tutaj... Stoję na nim. O. Pentagon. To jest. Ej, ale tu coś się dzieje z tymi... Jest zegarek. Tu jest zegarek i on działa normalnie i dochodzi pół do czwartej. A tu dobrze, że dochodzi. Coś chrupie tutaj. No to jest pentagon na podłodze. Ej, did you call me monster? Ja jestem przy tobie. Wow, zadziałało. Ach, to jednak ten, angielski no. Jest profesjonalny, nie? To można jak w tym easy peasy się uczyć, nie? Zastanawiają mnie te wszędzie rozstawione, co to są? To nie są, to są akumulatory? Aj, ale to jesteś... robaczek jest taką najwygodniejszą rzeczą do brania na misję. Bo nic nie musisz się rozglądać, nic nie musisz przyglądać, zacznie ci pikać, jak nagle coś się znajdzie. To robaczek jest... Nie miałeś ani jednej kropki jeszcze? Nie. Albo mam zepsutego robaka. Nie musisz machać tym. No. Tu jest pokój jeszcze, halo. A nie, tu jest jakiś zejść. A nie, czekaj. Szkiełkiem to trzeba chodzić, bo tu są kurczę, dwie pary przyglądać schodów. Się. Na górę. Dwa schody? Jak coś. Dwa schody. Pękło światełko tu u góry, więc mi się wydaje, że tu u góry może być. A tak pękło światełko... O, mam psychikę! Sanity za mną! Zamknę drzwi, to może będzie musiał się ruszyć. Did you call me monster? Czekaj, już to mówiłem. Ale czekaj, bo... A to tu się pojawił? Tak. Gdzie wy jesteście? Ale jak to jest, że mi się zepsuł ekran? Już idę po ciebie. Zepsuł mi się ekran, a nie miałem żadnych tutaj cyferek na tym. Przyszła do mnie! O, goni cię, w drzwiach stało. Zamknijcie drzwi, żeby musiała ten nadusić coś. Burza jest na zewnątrz. Ja nie mogę, jaka zmora cię goniła. Czarówki strzelają, jak jest za dużo zapalonych. A, dobra, przeciążenie. No, rzeczywiście deszcz pada. Burza, ale... Czy ma to coś wspólnego z tymi akumulatorami wszędzie? Najlepsze jest to, że w sumie na tym robaczku też jest zegarek. To po co brać zegarek, jak na robaczku jest zegarek, nie? To teraz dopiero zauważyłem. A to przed chwilą było w pół do czwartej, teraz jest w pół do dziesiątej? Może być już. Zegarek chyba źle chodzi. Pełna profesko z tym angielskim. A, dziękuję. Dobra, nawet Staszek się zgadza, bo cisza u Staszka to jest zgoda. Nie miałem nigdzie kropek właśnie. Gonił mnie duch, a nie miałem kropek. I to jest, czy to jest możliwe? A czy Staszek jest z nami? Cały czas. O. Ale nie odzywam się, bo mnie zaraz i tak wyłączycie, to co się będę odzywał? Nie, to wyłączamy cię za głupie żarty, a nie za mądre słowa. Może coś nie? Przy tym pentagonie trzeba jednak. Co to? O właśnie, no to Staszek. To Staszek. Proszę, dobra, panie, macie trochę mam pieniędzy. Kolory tu przy pentagonie. Pomożecie mnie parę monet. Angielski skorle. Tylko parę monet. Wąż ogrodowy, Snake Garden. Otóż to i... Wąż ogrodowy, Snake Garden. Staszek. Angielski skorle jest w jednym konkretnym zdaniu. Something Staszek? Is no yes. Ale... Coś jest nie tak. Staszku, ale Snake Garden to pochodzi z serii naszej Grounded. Możliwe, ja lubię zapominać o takich rzeczach, wtedy mogę drugi raz się bawić. Wyparłeś to. Wyparłem twój angielski. No. U nas po angielsku znowu takim hitem jest I don't can't. W domu. I don't can't. I didn't. Tak, siostra przyniosła z pracy, bo jeden gość, pro chyba, jeżeli dobrze pamiętam, po angielsku mówiący, według informacji w pracy, rozmawiał chyba z jakimś przedstawicielem i mówił I don't can't. I don't, can't, haven't, been, didn't.
No nie chcę nic mówić, ale robaczek mi jeszcze coś, nic tutaj nie odpalił. To, musi to trzeba mieć go trzymać. Tu jest właśnie pentagon na ziemi. Tak, ja myślę, że tu podchodzimy, tu coś się dzieje. Angielski skorle byłoby na przykład I yesent. Czyli no. Ja nie. I yesent. Poszła żaruwa. A ten... Arlinka też nie widziałaś rektoplam? Nope. W sumie nie ma... Nie o, mamy... to ja czekaj, tego tripoza postawię tutaj może. Długo wam na tej farmie schodzi, kurde. No bo nic się ten duch nie chce aktywować. No ja mam ci już wrócić do gry? Tablicę lenia i nic. Ja w sensie? Ja jestem w grze tylko w menu, bo jak próbuję się doładować, to mi wywala do menu. A, o patrz. Bić. Maria dobrze napisała, zaraz będzie Afterbirds. Po ptak. Po ptakach. A, no. S na końcu, no. W salonie na telewizorze odciski, już idę zobaczyć, gdzie jest salon. O, salon, tutaj, przy wejściu zaraz. Do domu. Jest bardzo ciemno. O, jest mgiełka, jest chłodno, się zrobiło. Dobra. O, ja patrz. Dobra. A tutaj te. Jest faktycznie. Jest minus. Jest erektoplazma? Nie, jest. Jest bardzo you. Zimno. No to zimno to już mam, ale erektoplazma była tam czy nie? Nie ma przy telewizorze żadnych. Nie wiem, erektoplazmy. Aha, ja mam erektoplazmę. A Iza, ty możesz, on tu dotykał. On tu dotykał tej szafki na pewno. O, coś... o, jest dwójeczka, w końcu się ruszył. Ale to jest godzina po 10:00. Mam dwójeczkę, w końcu coś pyknęło. Zapali światło. Zapali światło? Ja zgasiłam, bo ja w świetle nie widzę tych odcisków za dobrze. Okay. Ale nie widzę. Zamknął drzwi, możesz zobaczyć. O, to ja zobaczę przez okno, czy wy widzicie. Nie. Z drugiej strony? Zostawił ślady, czy też nie? Nie. No, to nie rusza szafą, dobra. Trzy, a na bank to on zamknął drzwi. Trzy jest już. Trzy. Nie bank, ma to on zamknął drzwi, ja się tutaj jeszcze rozejrzę ze śladami. Czy te kropki jakoś mogę go triggerować, żeby było więcej kropek, czy coś, czy nie? Ruszać się dokładnie, w którym miejscu. A, to ja w niego celuję tym. Co? Na szafie siedzi dziewczynka! A, mówisz? Na Jesus której szafie? Christ. Zapałki sprzedaje. Ta, co z wanny wyszła. A, zniknęła. Dziewczynka wyszła z wanny i siedzi na szafie? No, cały czas siedzi na szafie. Chodź, zobacz. Pajęczyny ściąga. A, faktycznie. O nie, uciekła. O. A to jak w tym... No myślę, że Corley był uciekła, taki film, no. Co tak się bawiła taka kiedyś. Dobrze bym uciekał na jej miejscu, słuchaj. On chciał w Medieval Dynasty w domek wsadzić samych nieletnich, żeby się rozmnażali, więc ja się nie dziwię, że dziewczynki z wanny uciekają. A nie możesz w wiosce w sumie z nieletnimi gadać, ale nawet nie możesz tam, nie wiem, prezentu dać. Nie, nie ma, że daj cukierkę, nie? Albo coś. No. No, ale już kombinowałeś, już batonika chciałeś jakiegoś dawać. Dobra, dzieci są przyszłością naszej wioski, nie? To... Na pewno. Chodź, to jest Dynasty. Daj, no właśnie. Daj mi Steam. Daj na Steam, nie? Teraz tak, może na temperaturę czekamy, że tak. Pytanie, ale dziewczyny chyba sprawdziły, bo... Daj na Stick? Fei Wong dobrze tutaj mówi, że sprawdziłyście drzwi, bo on zamknął te drzwi, nie? Tak, nie właśnie. Ma nic, tak, czyli mamka. Nie było ani odcisków, ani erektoplazmy tam nie było też, tak? Mm-mm. Co się znowu dzieje? Obraz na wódkę, ESG i kto ma boksa do gadania? Co tu się tak przesuwa? O, jest piątka, jest piątka! Jest ja piątka. Widziałam chyba kogoś za mną w ogóle przez chwilę. A czemu ja pod drzwiami mam piątkę? Ale dobra, to jest MF poziom piąty? Kurczę, to jeszcze nam brakuje. Jean to ciekawe, tylko kiedy ty trzymasz w ręku, to wtedy jest pięć. Płótno? No to ciekawe, no. Ja postawiłam tego T-Pose, ale też nic się z niego uwaga, nie pojawia. Bo znowu chodzi, ale to co, jak pięć to jest wkurzony, że zaraz będzie atakował, czy nie? A gdzie ten T-Pose jest? O, bo on przesuwa... A, dobra, widzę, kwiatkami. Czyli on chyba nie odpowiada na MMF-a. O, jest! Dzwon! Co to za... czemu tęk? Jest, coś się stało! Coś było na różowo, ale co, o co tam chodzi? Widziałam na różowo, ale nie wiem, czy się pojawił T-Pose, na różowo to dildos. Światłami się bawi, bo tu przez okno coś widać więcej, nie? Ale co duchy to mogą za się bawić dildosem? To ciekawe, taka filozoficzna myśl mi przyszła halo. Do głowy. O, can you paint something? Eteryczny dildos. To by ciekawa rzecz. O, i zniknął. Nie, what jest. What is your name? Play with me. Przeklikajcie, czy przeklinajcie. Dobra, ja zobaczę tak. Go duck yourself. Mar Abaddon. Co tu mamy za te? Abaddon ma. Jest powszechnie uważany za najbardziej przebiegły typ ducha. Nie będzie. Co powiedział? Can you repeat?
Zapalił świeczkę na podłodze? Nie, świeczka się paliła. Czy to będzie Abaddon? A jeżeli to jest Abaddon? What is your name? Are you friendly? Jak coś, to są bardzo zabójcze Abaddony. Możesz zaznaczyć... Łooo, zamknął mi drzwi, no i dzięki! Krucyfiks się... Czemu mi miga na zewnątrz? Oj. Przyszedł po mnie, przyszedł po mnie! No i mnie zabił, kurde! Gdzie ty jesteś? Zabił cię? No. Ja obstawiam, że to jest Abaddon. Dobra, on reaguje... Słuchajcie, reaguje na speakboxa. Speakboxa? Kolejna nazwa, nie? To... Speakbox, dobrze, speedbox. Dobra. Jeszcze może być. Bierzemy speedbox. Abaddona i lecimy po ekipę, żeby nam nie tam... Dobra, powiedzcie, jakie znaczy, macie ja dowody, to ja posprawdzam, jakie są opcje. EMF, ja też mamy tak, EMF, mroźne temperatury i odpowiedź na spiritboxa. No Abaddon. Abaddon tylko jest, no. Abaddon. Kurde, tak niewiele brakowało, żebym... Abaddon. Nie, Abaddon to będzie, tak? To też. Agresywne, jedziemy. A w sumie Abaddon to słowo, które istnieje faktycznie. Chciałam z nim pogadać. Boże, czemu czyś wasze zęby widzę? No i dobrze, no duch wybrany. Tak, tak. W dobrze wybrany duch. Proszę bardzo. Staszek, a ty gdzie jesteś? W sumie... W menu. Czekam. Czemu nie dołączysz? W lobby. Masz hasło przecież. Ale to ja muszę... Mnie wywala, dopóki nie powiesz, że już jesteście to tam. To już jesteśmy. No to jesteście. No to dołącz. No. Splitbox. Jezus! No. Że się pojawił. Nie, to tylko Staszek. Tak, 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 no, ja to lubię tak wejść parze z hukiem. Zmienić? W sumie stać mnie na to chyba. No, sklep. No, ja też mogę może jakieś świąteczne te aktualizacje. Ale ma ktoś, czy kupić? Chyba mamy jeszcze jakąś. Znaczy na statywie, tak? O tym mowa? Mhm, aparat mam, ale kamerę... Ja zobaczę co tego. Ja mogę, ja w sumie nic nie mogę kupić. Kupić Bazon mogę, tylko mogę. Czy ktoś łóżko już ma wcześniej? A, znaczy nie, oczy widzę. I zęby. A, to tu policzyliście te zęby, okej. Okay. No, to tak liczyłam, no. Staszek ma 9. 9 z jednej strony oczywiście. Czekaj, nie rusza się Staszek. Raz, dwa, nie trzy, ruszam się. Cztery, ja pięć, jestem sześć, w sklepie, więc się nie mogę nawet ruszać. 8. Dobra. Nie, 8, latara, kurczę. Termometr, kamera na statywie. Dorzucone. Uj, muszka mi do kawy spadła. 6, 7, 8. To kurczę, dobrze. Chodźcie raz jeszcze Farmhouse plus Staszek, tak żeby jeszcze udało tylko nam się jedną ja misję coś, zaliczyć. No. Kupiłem coś i nie mam tego. Personalizacja postaci. No jestem, ale to, co kupiłem posiadane, nie mogę teraz w ogóle założyć. To dziwne. W kropeczkę musisz kliknąć. No, bo to tam wchodziłeś, tam postać stworzyłeś. Kliknąłem wszystko. Jest maska z tego samego gotu... A nie, tu nie ma tej maski. To o co chodzi? To jest górna część ciała? Co to jest? Może Staszek najpierw powinien przewiec. O Boże, no? Kupiłem sobie maskę dla kobiety, a to nie potrafi podzielić. O no, Boże. No jak to? 2000. Masz po lewej zakonnicę albo księdza i tam naciskasz, no i on... dla kogo chcesz kupić. No i kupiłem dla kobiety, kupię, bo to jest taki interfejs logiczny, no. Mm-hmm. To kupię Rozumiem. Jeszcze raz. To dodatkowe białko, nie mogę jej znaleźć właśnie w tym kupku, nie wiem gdzie jest. Przełamałem klątwę, więc wróciła do nadawcy, no. Ale w sumie, chociaż nie, w sumie no, to... lepiej. To wiedzieliśmy, Abaddon, bez poświęcenia. Dobra, dajcie te farmhouse, lecimy, jeszcze jedna misja. Ale dobra. Dalej masz maskę, Staszek. Jaką? Przebrał. Zmieniłem. Klaunią. Dalej klaunią? A zapisałaś? Potrzeba jeszcze zapisać. Nie, no. Mój Boże, interfejs tej gry. O, jest. O. Teraz. No, lepiej. Ej, bardziej niebieski jesteś. No właśnie o to chodziło, zaraz że niebieski. Zaraz bliżej siebie, no. Wydałem na to 4400 dolców. Albo ja też mam maskę, nikt nie pochwalił. Bardzo ładnego jelenia masz. Ale z czymś mi się kojarzy jeleń. Z Alanem. A tak, tak, faktycznie. Analem. Aha, to ja nie wiem, jak ty się tam bawisz, Staszku, nie? To... No Alan Wang przecież, to wszyscy wiedzą, Wing, że tak jest, nie? Prawidłowa nazwa tej gry. Dobrze. To co, jeszcze Arlinka tylko musi potwierdzić wyprawę. A przepraszam, no właśnie, bo mi tutaj... I mamy. Ej, jakim cudem wy nadal, kurde, dwie miście rozegraliście z bonusami i dalej nie macie szóstego poziomu? Jak no to ja zginęłam, możliwe? Zero expa. A my nie Patrzcie, robiliśmy pobożnych. Dobra, zgodnie z obietnicą. A nie, trudny jest dopiero od 8 poziomu. No dobra, to lecimy na średnim. Jak to od 8? No trudny jest od 8, a średni jest od 5. No średni, no, średni no. Miałeś włączyć. Dawaj no średni. Tak, lecimy na średni. Jeszcze jedna wyprawa. No. Farmhouse. Dobrze.
Tak, żeby zobaczyć. Ale nie jest duże, więc też spoko. Tak, no, jeżeli mi się załaduje. No nie, może... O, załadowało no mi się. No jest, szczęście całe. Dobra. To co, biorę erektoplast... A, już ktoś zabrał? Wszyscy się rzucają na swoje obiekty. Możemy się zamienić? Brakuje mi... Musisz czatę czytać. Co jest na czatach? Masz dobra. Boxa. Wendigo? Bardzo możliwe, że Wendigo. No, wygląda trochę jak Wendigo, no. Jestem za. Nawet jeśli ktoś jest obok ciebie, to odpowie. Co to za hałas? Ja, spoko. Co to się tak tłucze? Spirit Burza. Box! Spirit Box. A właśnie, a nawet jeśli co, nawet jeśli jest ktoś obok ciebie, to odpowie, tak? Tak było? Mhm. Okej. Okay. Ja masz szczęście do Spirit Boxa. No. Hello, my friend. Play, bab, tak dalej. To tu już widzieliśmy. To też działa zegar na ścianie. No. On to chyba wczesny, a nie. A Spirit Box nie muszę cały czas trzymać, żeby on się odpalił na biało. On się i tak odpali na biało, jak będzie coś mówił. A, no wiesz co, mi się odpalił akurat jak trzymałam, dodałam. O, no to tu jest ten buff. Tak, okay, tak. To żeście to odkryli. Pokój zabaw. 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 Buff. Pokój zabaw. Co wciąż myślę, że te akumulatory to są jakieś te... Jakieś zadanie chyba później po o, słuchaj, sama nazwa wskazuje. Akumulator. Akumulator. Może mu zaśpiewać. No też, pochodź tu. Do łazienki chodź. O, here. Nie musisz prosić dwa razy. I can sing a song. O! To, co? A co z łazienki? Myślałem, że moja piosenka tak go podjarała. Ja też. A teraz wróć. O, znalazłam tablicę. Łudzia. I find you. Łudzia? O, jest. Łudzia. Łudzia. A prosto z Łudzi. A Łudzie coś mówili, żeby się zapytać. Tylko, że jak się Łudzi nie zamknie, jak to się zamyka? Nie powie się baj. Trzeba się przywitać i pożegnać chyba. A, tylko ja nie mam miejsca na Łudzie. To ja muszę to wywalić. To zrzucam. I biorę Łudzie. I co na Łudzi powiedzieć? Hi najpierw może. Hi. 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 A czy ja, ale ja mam jakoś wystartować z tą Łudzią, czy ona działa? Możesz się go zapytać, tak. Czy może mówić. Hi, can you speak? Ale on hi, nic ty nie głuchy robi. Duchu. Hi. Bo musisz tym Łudziem jeździć po tablicy, a nie. Ale czym mam jeździć? Ja myślę, że mam mówić. Powiedziałbym ci, czym masz jeździć po tym tablicy. To tu jest taki dynks, żeby wsadzić palec. Ale zobacz, że on z tyłu... Zobacz, wygląda trochę jak dupka tam na dole, nie? Nie możesz, jak trzymasz myszką, nie możesz kierować tym, na co chcesz? Nie. Widzę was tylko wszystkich. Może on sam odpowiada. Może to on tak naprawdę. Ten Pentagon albo tu o, jest! O! L? No nie zasłaniaj ręką, Staszek. Living? Może living room? No może... Living room będzie living, no. No. Tak, będzie living room. Ale co zapytałeś? Where are you? Dobra, to wiemy, że sypialnia. Thanks. Nie, living room to jest tu główna. Jest living... O, no i dobrze mówiłem, tutaj, proszę bardzo, zapraszam. Halo? To co, to ale living room to nie jest sypialnia. To jest salon. O, fuck. Pokój życia. Co to jest? Widzicie to? Dobrze, że widziałem zasłonięte przez ja was. Ja chcę! To chyba... Kontynuacja Glory Hola. Thanks a lot! And... Nie, to był jumpscare. Ja bye bym poszła do living room, skoro powiedziałem. Bye. A powiedziałeś bye? Jeszcze nie, a co już? Bye! Goodbye! See ya! See you later! O, jest, poszło. Huch, wywalę to, dobra, było. Czyli living room. Living room. No, ale on jest tutaj, więc to jest nie, living to room jumpscare. Według niego. Nie, tu jest living room. A to dlaczego lampki się paliły? To nie jest jego pokój? W sumie poprzedni duch też był w living room. Tu no? Jest living room. Mm-hmm. To jest living room. No living room to salon, to jest prawda. Teraz to prawda, to jak dziewczyna już powiedziała. A gdzie ci się lampki świeciły? A dalej ci się świecą starsze no właśnie lampki? W tamtej sypialni się świeciły, dlatego się zastanawiam, no. Czy gra nie rozumie inaczej living thanks roomu. For nothing. Ale wiesz co, bo to był jumpscare, może dlatego się zaświeciły. Cholera. To jest napisane. Did you call me monster? A to no, tak. No, to jest też jumpscare. A? Słyszę, że właśnie to wypaliło u was. Nie wiem, gdzie poszliście, ale goodbye wystarczy, żeby zakończyć. No to dobrze. A do you wanna... O joba do zapomniałem. You wanna taste opona? Już by chciał. Moment! A to co chyba to? Nie jest duch. Jumpscare'a miałem takiego gościa. A ty, no, to może jednak ona chciał ona. Może chciał ona. Tu jest dwa. Tu są dwie lampki. To idę do ciebie. Gdzie jesteś? A to na teraz górze jesteśmy. A na nie, na dole jest masz. Tak, no i to jest living room, no i to by się zgadzało.
No. Kurczę, to na wejściu? Nie, no, no wyżej. Ale wyżej, poprzedni duch też był na wejściu. Na piętrze. Mm-hmm. Ale tutaj, czuj jego pokój. A tutaj? To ten, tu jest, bo tu cztery jest lampki. Jeden living room, tak jakby, no. No, też może a, być. To dobra, na górze, to jest jego pokój. Tak, o, Joar, coś mówi, a ja nie mam spirit boxa! No i nie wiem. Hej! Czemu go nie aktywowałeś? No bo miałem te lampki tego MMS-a w ręce. Rolką myszki. Pięć lampek. Can you repeat? Lampek. Can you repeat for me, tak please? Dobra, pięć lampek. One more time. Hit me baby, one more time. EMF poziom piąty. Can you talk? Hey. Can you speak? Can you... Take me one word and I take you a Staszek. No co, zła to zamiana? To już było. To już nie, było. Nie było takiej wymiany. Postawiliście tego? MF, mm-hmm. Dobrze. Sprawdza nie, się. Nie, ja cały czas szkiełkiem, ale... Ale ty nie masz wymiany. A, ja postawię jeszcze tego. Goni mnie. Tak? No. Postawiłem obraz. Jeszcze. Fajnie, to jeszcze by się aparat tu przydał. O, a braliśmy aparat przecież. Trzeba przynieść no. Kamerę bardziej, żeby mieć wgląd ewentualnie. Ale teraz pytanie, czy jak on mówił, to znaczy, że reagował na Spirit Boxa, czy nie? Musi się duże działo zapalić. No, ale to ja nie miałem wtedy w ręce Spirit Boxa. O, 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 co to jest? Czemu to się... To jest jumpscare, ale to nie był T-Pose, ale trzy lampki, więc jest. A ja tutaj dalej nie widzę żadnych tych. Can you paint? No. Paint picture, paint for me. Zniknęło. O, jest znowu. Nie ma Spirit Boxa. No mówił. No mówił, ale nie miał Spirit Boxa. Miałbyś taką niebieską lampkę. O to miało dużo będzie. Co powiedział? It's your birthday. You're so cute. What is your name? On zakochał you się. Are, no, you are, on powiedział you are coś tam. So cute. Co to? So cute to mówił. Robi? O, jest UV, widziałem chyba. O, ten kontakt, UV. Jest, dobra. Jest. Czyli mamy pięć tych UV i co jeszcze? To zaraz zobaczymy, na spokojnie trzeba dowody. Odciski znaczy erektoplazma, tak? Nie, odciski palców. Drzwi się zamknęły! Atakuje mnie! Odciski palców, MF, to ja będę patrzył przez okno, co tam z wami. Atakował, kto, tak. Kto zginął? Jeszcze nikt, ale u mnie świruje mózg. Mocno. Mnie też. Hej, can you open the door? Podoba mi się to, że idę za Izo, a Izo zrobiła kółko. No bo trzeba uciekać w kółko przed nim. Drzwi są zamknięte, na razie on ma atak. Dobra, on atakuje. Aha. A tu jest, złapał mnie. Tak? Poszedł gdzie chodzić schodami na górę, kamidło, na górze. Troszkę cię wygiął. O, można drzwi otworzyć, no? Do Joana coming? No ty byłeś na zewnątrz, no już. No drzwi mi zamknął, no co miałem zrobić, no? Już uciekł. Drzwi mi zamknął, a to tego. Spirit Boxa, ale to w sumie Spirit Box nic nie zmienia. Jeśli słyszałeś szept, można zaliczyć Spirit Boxa, ale on chyba jak odpowiada, nie. To niebieska lampka świeci. Nie może być Spirit Box, bo jakby był Spirit Box, to nie ma takiego ducha. Słuchajcie, to został Wright i Urey, to są dwie opcje. Czekaj, a co ty masz? A nie. No, MF i ślady ektoplazmy. Nie, to odciski były. Palców, no. Sorry, no. To 3, to 4 ektoplazma bym skreśliła, bo no naprawdę rozglądałam się wszędzie. Dobra. To a co ze Spirit albo Boxem? Obraz, albo mroźny... Ja bym nie dawała Spirit Boxa. To tak, musimy sprawdzić. Wie? Obraz, mroźne temperatury albo ESG. No, mamy kamerę, idę po kamerę. Nie widzieliśmy mroźnych temperatur chyba, nie? Obraz no, nie, nie, ale świeczka dymków. Się nie świeci. Świeczka zgasła chyba. Bo to chodźcie zobaczyć, czy ja nie widzę świecącej świeczki. Ale świeczka nie jest elementem do zaznaczenia. Ej. Tak mi mówią, że ja tu uciekam, ja uciekam, a mam sanity zero, a wy macie jeszcze po 20% ponad. No to jest tak trochę... To od razu pokazuję. Ej, trupie, słyszysz, masz sanity ponad zero, wstawaj z tym długim nosem. To pokazuje, kto tu najodważniej biega i traci sanity. Szukam kart, nie Arlinka. Widzę kart. Łamałem. A, bo przez udzie mi zabrało. Jestem na górze. No tak. O! To... O, coś tu. Nie! Go on! I want find you! O! Podoba mi się, że teraz my czekamy na zewnątrz, a Korle siedzi w środku. No, ja mam ducha jeszcze w środku, który chce... No, czemu ten... A, to już działa, dobra. Wow! Nie, zasłonił mi przejście! Zasłonił mi przejście szafką!
No, uciekaj z innej strony. Nie, o nie, goni, nie, się goni mnie! Goni cię. O, czekaj, bo on szedł tymi schodami, co zasłonił. Nie wchodź tu na górę. Dobra, dobra. Nie, stoj tu na górze. Ja czekaj. Zamknę drzwi, tu będę bezpieczny. Stoi na nie skrzywdzą osobę, z którą rozmawiają, się zakochają. A w kim się zakochał? Idzie jest, to on we mnie, bo on mówi, że jest... Okay. Nie, skrzywdził mnie, przecież mnie kochał! To myślisz, że jak się kocha, to się nie krzywdzi? No tak, on krzywdzi właśnie z miłości. To on może on Staszka kocha. Może, może. Widziałeś, ja bym powiedział, że do Onryo. Widziałem, no, ale jeszcze mówił mi, muszę you're so cute, no. Zobaczyć na podglądzie. Takie ale rogi, to może nie było do ciebie. No jak nie do mnie, no? To nie było do ciebie, ja ci mówię, to no. Było do mnie albo do Staszka, bo tylko my żyjemy. Czy ja mam wrażenie, że to może być Onryo, czy jak on tam się nazywa, bo on jest, on ma opisy o na temat tego, na temat miłości. A czemu od razu Gorio... miłość? No ale no nie zakochał się, bo mnie zabił, no to jak? Ciężko powiedzieć. Będą bardziej agresywni, jeśli w pobliżu ich miłości będą znajdować się inni. No właśnie, nawet więc jest agresywny. Ale zabił swoją miłość. Ale może ty nie jesteś miłością. Jak? On nie mówił do ciebie. Nie, słyszałem you're so cute, no. Ja też to słyszałam. Ja też to słyszałem. Ale bo on do mnie mówił, wy słyszeliście jak mówi do mnie, no. Ale jakby cię zabił, ja bym zaznaczył Onryo. A chciałem Onryo, no. Jeśli ktoś tylko wiecie co? Ponieważ jest bardzo rzadki rozet. Gdyby to miało być Onryo, to on by namalował obraz. Ciemno tu nigdzie, nie mogę kadnąć. A to możemy zobaczyć, czy jest obraz. Ja kamerkę zostawiłem, idźcie do tego, do Spirit do bazy. Boxa można wykreślić, bo nie ma żadnego znaczenia. Ale on i tak, no właśnie, Spirit nie działa. Idźcie do bazy, bo ja kamerkę zostawiałem. To możecie zobaczyć, czy coś w kamerze nie widać. Zobaczymy, czy dobrą stroną stoi. No to jest trochę inny problem. Zabił cię, żebyś do niego dołączył. O, jest był na tym. Jest tak, na MMF-ie był. Na MMF-ie, tak? No. Beauty pose, no. MMF-a. Czyli... Na ASG, nie myl. Gorio. Reakcja ducha jednak. Na ASG, Gorio. Gorio. Widzicie mojego trupka w kamerze? Proszę, właśnie co za tak. Wszyscy słyszeli, jak wyznał mi miłość, no. To mnie było. Ale słuchaj, on mówi globalnie o, wszystkim. O, Jezus, jumpscare. Boże. Gdzie? Popraw krucifiksy. No. Ja prześlij nie dane z komputera. Znaczy, słuchajcie, mamy 4% Korle, mamy. Korle, wróć wiem, tu do pokoju czy... na chwilę, pokażę samochodu. Ci coś. Dobra. Chodź tu na górę. Czekajcie na samochodem, gdzieś? Bo coś mi Iza chce pokazać. No, idę. No, pokażę ci tutaj. Weźcie się, nie spieszcie z tym samochodem. Patrz tam. No, tam? No, tam do pokoju. A, jest, ta dziewczynka. Cześć. O, no ucieka. No i znowu wystarczył dziecko. No, wiecie, ale Oksana chyba nie ma sensu. Dojrzała dziewczyna. Nie ma sensu prosić o obraz, skoro wiemy już, że EMF zadziałał. To już w ESG. Znaczy wiemy, tak, ale wiesz, pamiętaj Staszku, że jest opóźnienie. 40-50 sekund na czacie, nie? Więc, to, że my już mamy odkryte, to... Ale no minęło trochę czasu. No ale nie wiem, aż, to prawie minuta. Nie? Jezu, jakie ty masz lagi. No, to jest, ja bym nie mógł tak 4K, z takim opóźnieniem. 4K. No. Dlatego ja Linka robimy live w mniejszej rozdzielczości troszeczkę. No w sumie 1440p by było spoko pod tym względem. 1440, no. No, ale chyba też się przerzucę z tej racji, że już... Co? No nie gram jak gdyby w misje poboczne z gier, no. O, zmywarka doszła. Twoja, czy? No, o, słyszę. No co ty jej robisz? Ty miałeś tu na live być, a nie zmywarkę zadowalać. Gorio. Zwrot ubezpieczenia tylko dostałem. Ładnie. Gołą wygląda. O, 6 poziom 1800 leciał. Za ducha, całkiem ładnie. Ale straciliśmy mój cały osprzęt. Ja tu zabrałem tę kamerkę na statywie, aparat. Mamy pieniądze. Aparat, no. No, co tam jeszcze ja miałem? Ja miałem tą latarkę. Latarkę na pewno musisz sobie kupić. Tak. To jest podstawa. Utno, szkło. Termometr, o, nie ma sensu. O, to lampa chyba. UV. Aha, ja miałem ale aparat. Latarki wcześniej. Są wszystkie. Możemy świeczkę ja kupić w razie, teraz. By dodatkowa była. No o, Arlinka, masz 6 poziom. Dodatkowy. Ło, dobrze, jeden witamy expa. W gronie Six. Aha, witamy w grupie szóstek. Dobra, ja już prawie nie mam kasy jak coś, więc... Ja mam kasę, ale nie wiem, co kupić. Aparat wziąłam. To ja dorzucę, a statyw straciliśmy? Jest. Statyw, tak. Wraz tak, z... bo to Kodry kupił. Tak, aparat? A to chyba kamera lepsza. Chociaż znaczy na statywie aparat. To można nie. Podglądać później w kamerze. Aparat, bo aparat jest potrzebny, żeby robić fotko. No. Ale kamera na statywie jest kupiona. Jest jedynka zaznaczona. No to ty musisz przenieść. No to przenoszę. No
Dobrze. Mamy młot wyburzeniowy, świece. Jeszcze świeca jest wrzucona? No, nie, właśnie trzeba wrzucić. To wrzucam. Tabletki kupujcie, a w sumie ostatnio tak ile tabletki? 1500. Ale nie jest drogo. To nie jest drogo, to nie jest drogo. 1500, co to jest? No, to jak za darmo te tabletki rozdają? Niebieskie. Idziemy jeszcze do hospitalu? A czy tabletki są jednorazowe, czy dopóki postać nie zginie, to zawsze może tabletki nie, dodać? A nie, chyba dopóki. Dobra, ich to nie zobaczę, zużyjesz. Wezmę raz tabletki, zobaczymy, tak. No. Niebieskie są pewnie. No, podzielę się nimi. To co? Jaka misja? Jeszcze raz? Czy jak z czasem? Może szpital, głównie Staszka bo chyba pytam, raz. Bo. A, no tak, a dałeś już normal poziom, czy easy cały tak, czas? Tak, to był normal, dlatego tak dużo punktów a, dostaliście. Średni. No tak. A faktycznie, dlatego też się zdziwiłem, tyle kasy poleciało, a to już wiem czemu. Więc warto grać na normalu. To co, raz jeszcze szpital? Szpital jest duży, no ale możemy, no. Ale to już ostatni u mnie będzie. Dobra. Mamy świecę. Mamy raz świecę. Jeszcze szpital, mamy, poziom normalny. Mamy latarkę, pigułki, a te mamy rektoplazmę. Świecę dorzuciłem, powinna być, okay. No jest. Dobra. Świeca jest. No to co? Jest. Staszek tylko potwierdza gotowość i możemy lecieć. Już. Oby mnie tego nie wywaliło. No, co to na bogato teraz. Już nie bywa z tym dzisiaj. O, jestem. Dobrze. Udało się. To co? Od czego to zależy w sumie? Słyszę tylko kogoś. Właśnie, ja też słyszę jakby Staszka dwa razy. Znaczy, u kogoś słyszę ten przebicie. Siebie słyszę jakby. A to chyba, ale kiedy słyszałem. Ładuje się gra, to on ma taki problem. Mówisz? Znaczy, teraz nie słyszę. Czas. Teraz już jest okej u mnie no, przynajmniej. No przy ładowaniu gry ma tak. Bo tabletki zostaną na później. Co to za pauza? Czemu wy się nie ruszacie? Wkręcacie mnie, o co wam chodzi? No to... Odpowiada ci tylko, gdy jesteś sam. Boksik, oddaj ten boks. Nie, spirit box akurat. Wylosował ja nie się. Gadam z duchami, bo ja umieram. Wylosował się. Ja też umarłem. A nie, zabiorę ci tabletki. Moment, Staszek jeszcze nie da. Zabiorę ci tabletki. Ja sobie poradzę. Ty jeszcze dzisiaj nie gadaj z Staszek, duchami. Daj robaka. Ja sobie daj robaka. Poradzę. Ty nie gadaj z duchami, Staszku. Padło na ciebie. Daj, ja mam robaczka. Nie ma robaka. Możesz gadać, bo jest zasada, że kto gada z duchem, ten umiera. Arlinka, chodź za namiot, dam ci robaka. No. Jestem. Proszę. Czekaj, bo patrzą. Robak zakrzepił. Co to tylko znaczy te rogi wystawały z okna. Co to w ogóle? Rogi z okna? Starzek, masz spirit masz boxa. I gdzie jest spirit box? To jest. I latarkę wiesz, jeżeli nie brałeś. Ja mam latarkę. To moja. Chyba? A tabletek nie bierzesz? O Jezu, gadanie z duchem, kiedy jeszcze mam być sam. No dobra. A ktoś ma sztalugę? Chyba ja wziąłem sztalugę. Iza zabrała, ale nie wiem, dobra. Czy nie zamaluję nie, jej. Ja mam tylko UV, mam tylko. A, okay. Halo, ja zawsze biorę sztalugę. To ja z moim szkiełkiem. Jakoś czuję się jak w domu, jak masz szkiełko. Chociaż robak jest takim najbardziej... Duchu! Właśnie dlatego trzeba się Uchu. Odzwyczaić no. I pozmieniać. Oddaj erekto, bo nudne jest. Znaczy, robak jest w sumie taki najfajniejszy, że najwięcej bezpieczeństwa jakby wprowadza, czy takiego spokoju. No, wiem, jak uciekać wtedy, nie? No właśnie, znaczy, bo robak jest bardzo informacyjny. No wiesz, skąd nadchodzi potwór, nie musisz nic klikać, nie musisz się przyglądać, bo możesz tak naprawdę... Ale wszyscy wiedzą dzięki temu. Udża mamy znowu. Znaczy nie, on jest bardzo przydatny, żeby nie było, że nieprzydatny. Robak jest bardzo przydatny. No to dawaj to Udża, chodź, pogadamy z nim. Ale bo... Dobra, jak znajdziecie... Kto ma robaka? Nie zamykaj drzwi. Arlinka, jak masz robaka, to jak ty znajdziesz jego pokój, to wtedy będę mógł z nim gadać. To my się go zapytamy, jaki jest jego masz, pokój. Masz, podnieś. A, właśnie, to zapytajcie. No to zapytajcie. Mam, to zapytajcie. Działam. Dobra, bo ja nie mogę mówić. Hello. O. Dobra, spokojnie, to nic nie ma. Opluł mnie. No jak nie? No mam kolorki przecież, opluł mnie. Co ci opluło? No duch mnie opluł, no co mnie mogło opluć? No chyba, że ty. No. O, teraz mnie opluł. No widzisz? Znaczy, mam rozmazane. Where did you die? Kurczę, trzeba było drzwi zamknąć, jak on wychodził. To pytanie, może to jest jego pokój znowu? No właśnie, to which tak. Which room did you die? Nie, where are you? To było. Hello. Where are you chyba, wystarczy. Where are you? Scooby-Dooby-Doo. O. U. Na górze? P. Urolog. Oops, upstairs. Oops. Up. E. Na górę. Arlinka poszła za namiot, a namiot już postawiony. O, tak powinno być. To powinno brzmieć. R-L? Level? Dobra, to jak... Upper level? Upper floor. Dobra, na no, górze. Okay. Dobrze. To ja idę do piwnicy. Poczekaj, to nie gdzie koniec. Jest na górze? Idę do piwnicy. U? To nie koniec. N-U? Nurse. R. Wiem, taki film oglądałem kiedyś. E? Nursery. R.
Czyli pokój dla dziecka na górze. Okej, okay, thank you, goodbye. Miałem tu powiedzieć room. Room. Upper. Room. 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 Nie room. Ty jesteś sam. Ale no room. Na czatach pisali, że room mam mówić do tej dziury. Przecież okazało się, że Romero. Przecież... Romero. Romario. Romeo. Czy nie reaguje na Romero? Może trzeba wszystkie zebrać. Romero. Nursery jako pokój pielęgniarek? Nie, nursery chyba jako pokój taki do opiekowania się dziećmi bardziej. Dziećmi, albo... Jezus, tak, niemowlakami. I za kuźwa mać. To jest mój długi, tak? Ro. Za długi. Co to było? Nos. Nie, idę nos. A the room, to powiedzieć. Nie jest nos? To the nie room, jest to nos. Już moment. A the room to było w tym. O, na przykład dla Silent porównania. Hill the room. I o chodzi do nursery. No właśnie. Tak! The room! Gdzie jest no, nursery tutaj? Wystarczy raz powiedzieć, naprawdę. Albo wiesz, co to może być, bo może to jest nawiązanie do Silent Hill The Room, bo tam też było coś takiego, że w pokoju o, tam dwa, w toalecie dwa, ci się dwa. Dziura robiła w tym. Trzy, i przechodziłeś przez nią. Dwa, trzy, the room. Dwa, trzy, czekaj. Silent trzy. Hill. The Room. Can you talk, can you speak, can you communicate, what is your name, where are you, what... Dobrze, ale na początku chcemy znaleźć pokój jego, a dziewczyny gdzieś poszły. Dwa. Nie, tu nie. No, logiczne myślenie, to jest, jest tłumaczenie dwa. Właśnie korlejowe. Nursery to jest pokój dwa. Pielęgniarek, prawda? Mówi! To jest cer pielęgniarki. Mówi! A widać go na spirit boxie? No one will found you, ale to było dopiero druga część zdania. Ale to ja mam spirit boxa. UV jak coś. Dwa. Na górę mamy iść. Dobra, idziemy. Trzy. Ale trzy jest, jak się patrzy w sufit. A gdzie wy jesteście? A tu widzę was. Dobra, jak tu jest nie pokój ma go tu już. Ducha. Poszedł. Wystraszyliście go. Czekaj, bo drzwi nie widzę. Bo miała. Ale to jest jego pokój ogólnie? Znaczy, gdyby to był jego pokój, to non-stop byłby. On tu był, były dwa i trzy. A gdzie miałeś te? Gdzie tylko, że to nie ma nic wspólnego swoje... z nursery swoją drogą. No właśnie, no żaden właśnie. Z tych pokoi. Może to w Rosji ma wspólnego, nie? To tak... To wygląda jako jakaś opieka, nie? Dziecięca. Żłobek, no. Ale no on powiedział, że on tam jest, a nie znaczy, że jego, może on tu był tylko na chwilę. A pożegnałyście przyszedł? Się na tej Uji? Tak. A to, no, to tyle dobrze. Przyszedł, zjadł płoda i poszedł. O, coś mi się zwalnęło. A to ten... Skarżem? Ja mam już dosyć tej gry. Jumpscare. Skarjump, nie? No. Skarjump? Skarjump to jest. Skarjump? Co to jest Skarjump? Dobra. Znowu. O, okay. O nie. Nie widzę. Wypad, pogadam z nim. Mojej erekto nie widzę. Can you speak? Muszę być sam. Wypad. Can you feel the love tonight? Nie, tak can dalej. You speak? The love tonight. Nie. Can you talk? Czy jest straszny zawód, że erektoplazmy nie znalazłem dzisiaj żadnej. No. What is your name? Na what is your name rzucił jakąś rzeczą. Nie wiem, czy to jest reakcja na to. Where are you? A wszystkie literki najpierw trzeba. Hello. How are you? A jak się odblokowuje te literki? Trzeba is your mother chyba do hot? Każdej pogadać. Aha. Możemy spróbować się znaleźć. O! Czemu mi... Do you want to touch me? Ej. Ej! On mi ukradł tego. Ukradł mi szkiełko. Robaka. Nie, szkiełko mi ukradł. Serio. Nie ma... To erektoplazmy? Który can to jest złodziej? No. Czy ktoś mi zabrał z rąk? Nie, z rąk nie możemy. Can you communicate? Nie, no właśnie. Bo miałem cały czas odpalony i tak zniknęło. Może zniknąć te szkiełko? Może imię tego ducha to rzecz, die? Którą rzucił? Dobra, słuchajcie, trzeba znaleźć jego pokój, bo to nie są jego pokoje. Ale jego znaczy pokój, tutaj... no ktoś mi ukradł szkiełko, halo? No tak, duszek się świeci niebieski, ja wiem, tylko że on w ogóle nie odpowiada, to w ogóle nie ma jego aktywności. Jest duch, jego. Co robi psikusy, okej. Okay. Ja chodzę po całym szpitalu. Dobra, ale no, jest ja jakiś duch, ma... co robi psikusy, więc to by był ten, no bo mi szkiełko zabrał z rąk. A jak się nazywa ten, co robi psikusy? No musimy przejrzeć. A gdzie jesteście jeszcze, chwilka, pytanie? Na górze. Ja jestem w piwnicy. O tu. Ja właśnie byłam przy tym w piwnicy.
Dobra. Ja przeszłam tu piwnicę, przeszłam cały tutaj parter i nigdzie nie miałam ani jednej kropki. Znaczy, no mówiłaś, że kropka była w tym miejscu, gdzie krew lała się z łóżka. O, tak, na początku, ale to nie było nurse serii, a może jest właśnie, duch, co kradnie. Okej. Dobra, to możemy wejść na spokojnie, znaleźć opisy, no. To może na tablicy Woody powiedział, że... zrobił i powiedział upper nurse serii, a upper nurse serii w ogóle nie istnieje. Tam go nie ma. Dobra, ja wyjdę na spokojnie przejrzeć duchy, żeby nie tracić sanity. No to faktycznie, mógł zrobić trik, że oszukał cię, to jest tam, a gdzie indziej będzie. Ja widziałem na czatach, ja wiem, kto to jest. Ja wiem, kto to jest. Tu na czatach ktoś pisał, żeby zabrać mi szkiełko i tak się to skończyło, no. Dobra. To tutaj nie ma sensu, Arlinka, bo tutaj jakby jest pusto. Teraz tak. To nie ma żadnych pokoi. Potrafi wczuć i zobaczyć, gdzie znajduje się jego ofiara. Nie. Teraz gdzie mogą być jeszcze raz. Idziesz za mną, jak idziesz za mną, to mogę iść na górę jeszcze raz. No idę z tobą, bo jesteś moim wyznacznikiem, gdzie mam gadać, więc... Aha, okej. Okay. Nie wystarczyła jedna rundka w namiocie, okay. Proszę. Są bardzo zazdrosnymi duchami oni. Jestem już twój. Ten crazy jumpscare, to on wyskakuje z innych pokoju również, nie musisz się nawet odzywać. Właśnie mi wylazł. Nic nie ma. Co ci wylazło? No to crazy. Crazy ci wylazło? Crazy mi wyszło. Teraz chodźmy na dół może, Arlinka. Byłaś na byłam piwnicy w ogóle? Byłam tak, dosłownie przed chwilą byłam, no. Czy jest, czy jest duch, który nie ma swojego pokoju? Nie ma jumpscare'a przy tym otwartym oknie? Poważnie? Znany jako duch, który lubi bawić się swoim otoczeniem, może rzucać przedmiotami, aby obniżyć twoje zdrowie. Ale nie ma tego, że kradnie. No, już don't drugi play raz. With me. A rzucił czymś? Znowu tak, coś poleciało. On raz rzucił buteleczką w tym pokoju, jak próbowałem z nim pogadać. A jest, dobra, jest namach, jest złodziejem, duch złodziej. Ale to... Namach? Namach. A jakie są jego reakcje? Ty by miał ślady erektoplazmy, obraz na płótnie i reakcję ducha na ESG. Poltergeist sugerują czaty. Mówisz? A nie będzie złodziej? Opis poltergeista. Ty jest. No mówię, że trzeba dobrze nim po prostu, wiesz, zarządzać. Ja wiem, ale... Dobra, zgadza się. Nie, moim zdaniem to jest namach, bo jest, że jeżeli światła są zapalone... to on jakby zgasi światło chwilę przed kradzieżą narzędzi. I mi zgasło światło, jak on ukradł mi ten, jak ukradł mi erektoplazmę, wykrywacz. No to możemy go zaznaczyć. No mi się, ja sobie zaznaczam na macha. Chodź po szpitalu i mów, czy masz na imię namach? No ma. Nie, to można zapytać podobno, what is your name? To jedyne, co można. Ale odpowie, to nie zdradzi przecież swojego imienia. What is your name? On ci powie, a weź ze namach. You will never find out. Ale pamiętacie, że muszę być sam, więc tak jakby no... Tam było powiedziane, że sam muszę łazić. Goni mnie! W którą stronę zbieracie? Tak jak biegniesz, biegnij prosto. Weź mu powiedz tego, nie wiem, namach, suck my brick albo coś. No, ja już mówiłem, czy nie chce mnie dotknąć, ale nie chciał. To nie będzie polter. Tak, Daszku, nie, do nie you wanna play? Who are you? Where are you? Does that found in the sleep? What are you? Dobra, ja zaznaczam na macha. Zostałem okradziony, on jest duchem kradzieży, wszystko mi się zgadza. Zamknięte? Do wody. Zamknięte. Na mach. A ile masz lampek? Na mach. Zero. Potwierdź, dobra. Ja biegnie, już... biegnie! Biegnie, widziałam. Dobra, widzę. Też widzę. O! Ale że się rzucił się na Izę. Iza za tobą biegnie cały czas. Znowu się zamknęliście w tym szpitalu i ja nie mogę do was wyjść. Uciekaj, Iza, uciekaj, biegnie. Uciekaj, Iza, uciekaj. Drzwi są otwarte. Dobra. Wybiegli. Co to było? Ale widziałem, taki wielki ten chodził. Czyli co? Czemu mi stamina teraz tylko jeden, duch kradnie itemy. No to mówię, namach jest złodziejem. Zaznaczmy go na macha, no. No i możemy zrobić misje poboczne jeszcze, albo... No to idziemy po poboczne. Muszę stąd jakoś wyjść. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Namach. Który to? Make a trick. A tak z ciekawości, prank namach... Me. W namiocie. Chcę zobaczyć, jaki jest opis tego namacha i na co on reaguje. Powinien być ślad ektoplazmy, obraz na płótnie, reakcja ducha na ESG. O, Arlinka, możesz sobie tabletki, które chciałaś mi ukraść, wziąć. Ja już jestem w tym odcinku cały czas okradany, więc... Przyzwyczaiłem się. To tak syczy powinno być. Uwaga, łykam. No, pokaż. To wiesz. Uwaga, łykam. To z mojej recepty bierzesz. No i jak?
Nic się nie zmieniło, nie? Nie wiem, nie widzę, się, smutno, nie, widzę, nie widzę swoich nóg, więc nie mogę zobaczyć jak. Ale tu niewiele podniosło. Ja myślałem, że tu na stówę wróci, a to 40, to o 30% dało. Z ilu? Części pistoletu, rytuał na pentagramie, duch zdmuchnie świeczkę. Mamy świeczkę. Świeczkę. A to gdzie był pokój ducha? Znaczy wiecie co, on atakował przy samym wejściu, więc tam bym postawił wszystko, skoro on tam był. A nie, to on atakował, czy to... Coś jeszcze nam potrzebne do szczęścia? Czyli tak, części pistoletu, pentagon, rytuał i świeczka. Dobra, opóźnienie idziemy. Tak, około minuty opóźnienia będzie, a to się odczuwa w takim miejscu. No, następny raz jakby nam taka misja wpadła, to będziemy kombinować. Znaczy taka gra, to będę rzeczywiście na 1440p. No ja cały czas żyję nadziejami, że po prostu YouTube zaraz to zmieni i będzie normalnie funkcjonował, ale... O! Korle, dokończ. O, co jest? Jezus, on dokończ, już uwaga, wyje. Zagadka. No. 1440. Anno. Nie, 1404 w sumie, ale też do 9 chodzi. 1440. Dokończ. No i w sensie cały ten wymiar filmu, który powiedzieliście przed chwilą. 1440 ci P. No nie kumacie. Szukam, chodź to lepiej do ducha. 8K. Zmuchnął tą świeczkę, ja bym zapaloną. A, na pewno? O kurde. Idę sprawdzić, idźcie tam szukać części do pistoletu, zobaczę, czy zmuchnął. Ja nie wchodzę. Arlinka, to daj mi robaka, to ja wejdę. Aha, żeby uciekać, to tak? masz spirit boxa. A właśnie, jakby była sytuacja... Ale nie, bo jak kogoś goni, to i tak wszyscy muszą być przy samochodzie. Nie dmuchną świeczki. Staszek wants to play with you. Oczywiście. Nie dmuchną ja świeczki. Dzisiaj odważnie. Mam jeden kawałek. Który był jego pokój? Staszek, słyszysz, jesteś języczkowym geniuszem podobno. Och. Który to był jego pokój? Liki. Nie ma jego pokoju, nie ma. To jest ciekawe. To co, to tu na korytarzu rzucić mu świeczkę? No to mu rzuć, on tutaj jest atakował ostatnio. Nie. Happy birthday to you. Złodzieju, blow jeden, zakichany, kurczę. Oddawaj moje szkiełko. Blow my candies. Give my glass, recto glass. Chyba chcę happy oddać. Birthday to happy you. Birthday! Nie! You happy can... birthday! It's a gift! Erecto glass is a gift for you. You can take this. No, to jest tam... Forever take. Wypuściłeś taką wiązankę po angielsku. No już który zrozumiał na bank. Can you blow candle? Słuchaj, Korle, spanikowałeś, nie było nawet lampki. Co nie było lampki? Mi się obraz zepsuł, no to ale ja też nie miałam lampek, jak on nas tutaj ganiał na dole, właśnie to było śmieszne. Po co mi to? Biegnie. O, jest, gaś światło! Co? Blow candle! Co to było? Hello? Kurka. Dobra, mnie przeatakuje pewnie. Pewnie mnie przeatakuje teraz. Widziałem, jak biegł na mnie. Nie mam staminy, żeby biegać. No mnie wziął. Ale już wziął. Umierasz? A umierasz. Tak. To tak, co? Tak, wziął. Jedziemy, mnie. Nie? Do domu. Ja już widziałem, że na mnie się kurczę skupił skubany. Powracamy do domu. Jezu, wreszcie umarłem, jak miło. Ale to jest coś w tym, że ten kto gada przez te ale ja już nie miałem spirit boxa. Ale gadałeś wcześniej. Tak, ale... A wnożyłeś go. Triggerujesz go chyba. No właśnie, ja mam wrażenie, znowu piłka spada z góry. Bo było tak, że każdy ze Spirit Boxem dzisiaj zginął. Możliwe. Albo jest też tak, że po prostu no stamina, czy ta psychika spada, no i on wybiera jakoś sobie też tego cela swojego. Staszkin Dead, najlepsza stamina. Staszkin Dead. No. Najlepsza stamina. Nie chciałem powiedzieć, że może zdmuchnie świeczkę. No, dobrze. Nie ma chyba jak. Zdmuchaj, Staszek, no. A to Korle. Dobra, klikajcie w myszkę mocniej, a co daje klikanie w myszkę? Sorry, ale ja dmucham tylko Korle. Dobra, możemy wracać. To nie z tej strony, Korle. No, umarłeś... Ja miałem z tego mikrofonu. Staszku, z drugiej strony dmuchaj. Umarłeś ale ja przez pop filtr dmuchałem, więc to dziwne, że weszło. Dobrze. A czemu wszyscy żywi muszą być w okolicy? A kto jeszcze? No, gdzie jest Iza? Izy nie ma. A nie szukamy a tej części? No Staszka nie ma. Szuka części. Staszka nie ma. Ja już dwie znalazłam. A!
Ja myślałam, że nie żyję. No. Dlaczego myślałam, że nie żyjesz? Dobra, Iza, idę ci pomóc w wyszukiwaniu w takim wypadku jako duch. Jeszcze na będzie dół mi łatwiej. Idę. Stalogę między nogami podobno, Staszek. Jaka była to? Możesz od razu znaleźć. A, pentagram. No, pentagon Staszek to był ma drewno stojące między nogami. No. Och, kurczę, to trzeba mi to wyjąć, żebym wrócił do życia. A właśnie, a nie, nie ma tu tarota chyba. Gdzie jest ta świeczka? Ja mam. No. A, dobra. Tylko nie wiem, czy ją tutaj mu rzucać. Trzy części, o, jeszcze dźwięki? Części cztery, tak? O, pentagram znalazłam. Mogę go ładować. Korle na luzie, jakby jestem obok ciebie, więc... No ja mam, podniosę ten twój wichajster, to... który tutaj... Dobrze. Masz pentagon? Jest. Czemu no, nie zbieracie itemów po tych, co umarli? Dawno nie grałem, nie pamiętam, czy nie było opcji ich odzyskać. Jest ten, mam pistolet. Właśnie. Pistolet jest już złożony. Ale to moment, no to jeżeli dobrze. Mam pistolet, to... Na samym wejściu. To teraz masz to wykonać tak, egzekucję. Ale jak go wywołać? Nie możemy. To ja go pójdę egzekucji. Po niego i go znajdę. Halo. Nie no, możemy już go chyba zabić. A... Świeczkę nie możemy musi zabić, musi bo dmuchnąć. Nie mamy trzech zadań. No właśnie, świeczkę musi dmuchnąć. A faktycznie. No, ale to najwyżej zabije gościa, nie pentagram. Pentagram gotowy. A już gotowy? Nie, nie jest gotowy. Nie, o, teraz w tej chwili ładuje się. Dobra. To co jeszcze? A, świeczka. Pentagon, no. Świeczka. Happy birthday, I will kill you. Ciekawe jest to, że ja teraz widziałem unoszącą się głowę. To już wiem, że na mnie się chciał skupić, ale sorry. Ale to chyba jest inny duch. Wracasz do nas na urodziny? No ja idę z Izą. Nie Iza masz 14% staminy. Iza masz psychy 14%, więc rozdziałabym ci się ewakuować tam. Widziałam chyba tam coś czarnego biegnącego po tej mapie. Korle ma 50. Spoko, Iza, idę jeszcze... z tobą, więc jest bezpiecznie, ale ten... Tak. Ja myślę, że ten nohal to do domu weźmiesz. Coś tak czuję. No chyba. Ale gość ma wybór, albo dmuchnie świeczkę, albo strzelam do niego z solniczki, bo... Solnitki. Wielitka gun. To się powinno nazywać wielitka gun. No, może być. Duchy reagują na wasz głos. Jak jest hunt, lepiej siedzieć cicho. A, albo wyłączyć mikrofon. Ja mam tego. Ja mam muta na Blue Yeti. No, będę bluta włączał, jak się hunt zacznie. No, bluta? Ja nie wyłączam. Bluta? Bluta na mute. Nie można wykonać egzorcyzmu bez pobocznych... Ale można go zabić, czy nie można go zabić bez pobocznych zadań? To czekaj, to chodź i zawyjdziemy, może on się wstydzi. Może jak słuchaj, będziemy... ale teoretycznie tymi rzeczami trochę go osłabiasz, więc rozumiem, że zabić da się go tylko, jeżeli wypełnisz wszystkie zadania. To byłoby logiczne, że usuwasz ducha, kiedy robisz pełen egzorcyzm. Albo dmuchnie świeczkę, albo resztę. A, że dmuchnie, okej. No tylko świeczka została, tylko trzeba go zmusić, żeby dmuchnął. A to ja nie wiem, czy jemu trzeba zaśpiewać, czy on przyjdzie sobie, dmuchnie to? No tak, musicie go wkurzyć. Proszę Spirit Boxem pogadać. Takim, że można mu zaśpiewać. O, drzwi! O, super. Dobra, wchodzę, żeby pomóc. No mów, gdzie jest, ja będę strzelał do niego najwyżej. Dobra, idę zobaczymy, w korytarz. Zobaczymy, czy da się go zabić. Idę w korytarz, nie ma go jeszcze w korytarzu. Jaki spokój, no, był tu przy drzwiach niedaleko. Był przy drzwiach? Ja tu się... No, Iza ma dalej tutaj... 13, Korle 48. No. On mi tu wył za plecami przy sztaludze. Kurczę, ale go nie widzę. No niech dmucha go, tak? Świeczkę, łobuz, no. Duch widzi przecież duchy. Tak, nie, widzi, nie ma go tutaj. Wejście, bo ja IQ 200, tak jeszcze bezpiecznie, żeby to... Happy birthday. I ta świeczka. O, tam ale leży. Ale trzeba całe zaśpiewać. Jakiś większy zawolkę, nie tylko happy birthday. Twój trupek tu leży? No niestety. Może trochę wolniej, bo ta angielska wersja happy birthday jest taka happy birthday. To taka pogrzebowa trochę, tak? No. Trochę tak, no. A, ale czekaj, tak, bo ja mam muta. No długo jeszcze będzie mi te drzwi? Może już, nie, już są otwarte od dawna. Nie? Znaczy, okay, w sensie idzie otworzyć. No nie, przed chwilą tu przechodziłam i się nie dało. Bo teraz pytanie, bo może jak siedzimy tam, to on się stresuje, nie dmuchnie. Czy on dmuchnie? On nie miał być agresywny? Kiedy on dmucha w świeczkę? Się do auta. To chodzi za jeszcze na chwilę tutaj na zewnątrz, bo może on, wiesz, czuje, że... Świeczkę trzeba trzymać w ręku? Jestem za tobą. Nie. Czy nie było na którejś... Nie, chyba stawialiśmy na ziemi... Mieliśmy dzisiaj misję chyba na świeczkę, nie? Jak to jest na świeczkę? Na stojąco. I trzeba się podpalić. I trzeba mieć długi knot. I się robi woskowanie, depilację w trakcie. Tak, dobra, podoba mi się ta zabawa. Ale chcesz chodzić ze świeczką, czy jak? Czy powiem wam tak, ja obszedłem prawie cały szpital, w ogóle nigdzie go nie widzę, więc... Ja się zastanawiam, co z tą świeczką. Trzymać w ręku. Can you blow a candle? Najlepiej będzie wziąć Spirit Boxa i pogadać w niego, wtedy go powkurzasz. Wiesz co, Arlinka, to ty tam... Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy.
Happy. O jest! Coś się dzieje? Dobra, happy coś się dzieje. Zamknijmy się drzwi. Happy birthday to you. Nie widzę go jeszcze. Nie widzę go nigdzie. Nie ma go. No ale... Ile można dmuchać świeczkę, kurczę, jedną? Czy świeczka candle, nie miała być położona na ziemi? No i kandy, że ma być w ręku. W jego pokoju z tego co... No ale to nie wiemy, który jest jego pokój, nie? Cały czas. No właśnie nie mogliśmy znaleźć jego pokoju w ogóle tutaj. Teraz trzeba trzymać świeczkę? Najlepiej do jego pokoju. Znaczy, jedyne miejsce, gdzie była aktywna Arlinka, to widziałaś, to ten pokój z łóżkiem w krwi. To był jedyne miejsce, biegnie, gdzie... Biegnie. Biegnie Renifer. Biegnie, jest. Ej, ale to czemu uciekłaś? Dobra. Biegnie. Będzie dmuchał czy nie? Dmucha czy nie? Dmucha czy nie? Biegnie. Dmucha czy nie? Blow a candle. Nie dmucha chyba. No bo solą Szedł na go. Ciebie, Arlinka, i uciekł od ciebie. Bo solą go strzelałem, uratowałem. Solą Może został. Było postawić jednak te świeczki. Chciał mnie zjeść, ale on biegł mnie zjeść, a nie do świeczki. Uratowałem, no to nie wyglądało jakby chciał dmuchać. To tam. No. Może spróbujcie jeszcze raz. Co, idziemy na górę? Można Możesz pozbierać tutaj. Ze mnie rzeczy. Możecie spróbować jeszcze Ouija, bo Ouija też go wkurza. Ale on nie ma być wkurzony, tylko ma świeczkę zdmuchnąć, no. No właśnie. Ale Jego wydaje mi się, że ta sól dała radę. Nie wiem. Na pewno, bo bym zjadł. Znaczy, ty strzelałeś wcześniej, a on dalej biegł. I on tak dobiegł, ale to wiesz, dopiero wtedy zawrócił, dotknął jej. No ale to jest szogun, to ma ograniczony zasięg, Ja się też przestałam odzywać, więc może dlatego, bo tam czaty mówiły, milcz. No, i może to cię uratowało. I będzie git. Ale to gdzie, tam Stąd u góry on czy nie słyszy? A może, a w sumie jego pokój to nie jest tam, gdzie on mnie okradł, czy on może okraść w każdym miejscu? Nie trzeba trzymać świeczki, musicie znaleźć właściwe pomieszczenie. To ja proponuję ten pokój na górze. No to tam, gdzie mnie okradł dziad. Kurde, mogłem za nim biec. To może by pokazał mi, gdzie jest jego miejsce. Ale on znika po chwili i ciężko go znaleźć. Aha. Ale mógłbyś mieć taki minimalny... Ale słyszę, Staszek, obserwujesz nas? Gdzie jest? Tak. Gdzie tak. jest? Gdzie jestem, jest? Jestem koło no, was, ale gdzie nie jest? Widzę nie koło was, no nie to... Nie widzę to... go. Nie ma go. No ale ja nie wiem, jestem... co... Świeczkę mi zarąbał. O! Świeczkę mi ukradł. A, ukradł. To chyba po misji w takim razie. Być, tak. Zarąbał mi świeczkę. Z ręki. A może ją też zgasił, słuchajcie, no, może to zaliczyło. Biegnie za mną. Zgasił czy nie? No chodź, ja nie. będę... Nie biegnie za tobą. Plecami. Tu jest świeczka, ty! Patrz! A to... postawił. Oj, ty to gdzieś stoi, kogoś trafiłem, bo krew poszła. Nie strzelaj, o, krew idzie. Korle. No co nie strzelaj, jak krew idzie? Nie ma tu go, nie strzelaj. Tak, tam, kurczę, słuchać ciebie, a tu drzwi chodźcie pewnie zamknięte. Nie ma go, a drzwi zamknięte, no. No ale nie ma go. No, ale widziałem krew, a teraz nie leci ta krew. A może dmuchnąć co innego niż świeczkę, tak? No, to... Albo trzymasz świeczkę, albo pokój aktywności. A to idę za tą, idziemy do pokoju aktywności. A ty, Staszek, się rozgląda, bo widzisz nas, tak? Patrzysz. No słysz, jak to dzieje. Widzisz go, Stachu, czy nie? Candle. Nie widzę go. Jakbym go widział, to bym powiedział. Jest spokój, nie ma go tu. Blow. Och, idziemy do góry, Arlinka? Jak coś Blow to strzela. Mi krzycz. Duch kleptoman. No, właśnie taki nam się trafił. Kurczę, bo najbardziej mnie boli to, że go namierzyłem dziada. No tutaj na... Biegnie tu. Strzelam! Nie działa to. Kurczę. Czyli strzelanie nie działa. Ale to jakim cudem wtedy to zadziałało? No bo ale myślę, że wtedy to inny atakował? Bo teraz mnie zaatakowała taka baba Arlinka, z tego głosami. A wtedy taki jakby taki rogaty. No dobra, Arlinka, to mówiłaś teraz. Mówiłaś mu blow i dlatego cię zjadł. Mogłaś być cicho może. Tak jak ostatnio. Może by to zadziałało. Ale zmuchnął. No. Dobra, Korle, bierz. Miałaś coś poza świeczką? Miałaś latarkę? Bierz świeczkę i zanoście to do jego pokoju. Ale czy jest sens w ogóle to robić jeszcze? Nie, nie mam więcej miejsca w kieszeni. Nie wiem, no już tak długo z tego świeczkę chcecie wymęczyć, to. No ja mogę. Latarki w kieszeni. Ja mogę zanieść do jego pokoju, ale nie wiem, czy jest sens, bo tak mamy Zanieście chociaż. Zanieście tą świeczkę, gdzie rzucał przedmiotami, jak ją zostawicie, to spadając do namiotu, dwie minutki gadania. Dobra, to idziemy. No bo w sumie on ci tam ukradł, nie? To wszystko. Tam, gdzie teraz poszło. Poza tym mówię, jego aktywność była tylko w tym nursery. I tam faktycznie jego przejawiała się jego. No ale zobacz, że no, jednak tutaj wyszedł, nie? Ukradł. No Arlinka, tam gdzie miałaś lampki. Tam był, to była jedyna jego aktywność była. Tam na górze. No to wiesz, kto ma świeczkę? Póki co idziemy no zobaczyć, właśnie, nikt nie szedł może, po może zdmuchnął jak spadała. Nie ma sensu. Jak mamy sanity? Bo jak mamy, no właśnie, mamy 10%, a Iza ma 1.
To musi być jego pokój, kurczę. O, znowu rzucał, znowu butelka poleciała. No widzisz, no tutaj, mówię ci, to jest jego pokój. A to jest karabin, ja myślę, że to krzyżyk jakiś mam, znaczy, dobra. Korne sobie wystrzelił przez przypadek. Idziemy jeszcze kombinować z tą świeczką, czy nie? No chodź. No Adlinka życie poświęciła, także chodź. No. Ale proszę bardzo, mogli, nie tylko Adlinka. No tak, ale moglibyśmy wyrównać punkty do Arlinki i Staszka, no. No właśnie, Staszek, wy mamy szóste poziomy. Bo Arlinka i Staszek ma szóste poziomy, mamy piąte. No. Nie, piąte. Wrzućcie tę świeczkę, tutaj będzie git. No, na pięterku. Powiedzieć. Obserwujecie nas cały czas, czy gdzieś idzie, tak? Ciebie, was nie, ale jesteśmy na piętrze, gdzie trzeba wrzucić. No, ale to jedna osoba nas może obserwować, a druga może... To dobrze. Już obserwujemy. Nie, co wywalę. Masz miejsce na świeczkę, czy nie? Nie, ja mam miejsce. Mam. Coś chrupie, ale z której strony? Nie widzę. Na górze go nie widzę też. Też nie widzę go na górze. Dobra, jest! Dobra, wychodzi z tego pokoju, co mówiłem. Biegnie do was. Z góry idzie. Z góry, no. Z tego pokoju, co mówiłem. Czemu nie strzelać? Cicho. Ale to ja wierzę, że jestem w stanie go zabić. Ale to nas nie pociesza, że biegnie. To nie pociesza. Dobiega do drzwi. Dobieg do drzwi. Może dmuchnie. Ja mam świeczkę w kieszeni. Wraca. Wróciła na górę. A, ja myślę, że świeczka. No to idziemy. Idziemy za nią. Biegnie znowu. To rzuć świeczkę tutaj. Rzuć mu świeczkę, bo może... Biegnie za zakrętem. Normalnie, myszką kilka. Musicie być cicho. Ja mam wyłączony mikrofon. Ona biegnie za wami. No ale jakoś was skręciła. Nie. Gdzie ona jest? Leci. Ominęła świeczkę. Biegnie tutaj. Zje was któregoś. To pocieszasz. Jak zginiemy, to bez sensu. No, wróciła? Arlinka, nie widzę. Może solą przegoniłem, no. Patrzy na nich, ja się popatrzę. Już są drzwi otwarte. Otwarte drzwi, więc koniec bieg, koniec polowania. Dobra, idźcie. Nie ma sensu, bo szkoda tracić punkty, jeżeli możemy. Ale zobacz, Arlinka, widzisz? Czyli jednak okazało się, że ten pokój od początku to był jego pokój. Ten, gdzie tam lało się, gdzie rzucał rzeczami, to był jego pokój, tam gdzie widziałaś te lampki. Przez jeżeli ma psychę, nie warto robić egzorcyzmu przy tym demonie. A jak my z psychą zostaliśmy? No psycha jest sitting, około. Nie? To jest Iza ma 0, ja mam między 7 a 11. Psycha sitting, to jest taki poziom, że już chyba atakuje co chwilę i nie da się już nic zrobić. Tak. Jakiś tłumik by się przydał. Nie, ja tu wyciszam na bieżące, z miarę okej. Okay. Zobaczmy, dobrze trafiony. No i dobrze trafiony. Kto wytypował ducha swoim własnym poświęceniem? Prawie no przy i śmierci? I tak mam ten... A ile dostaliście? Zwrot ubezpieczenia 25%. Ja dostałam 11 expa plus 4. 18 expa dostałam. Nam wpadło 75 expa. Nie? Też 18. Warto było nie ginąć. Jest szósty poziom. No i wszyscy jesteśmy równo, no. Niedługo. Strzelanie nie działa? To czemu on uciekał w takim razie? To on po prostu mnie widział, czy jak? No przecież już ustaliliśmy, że to nie jest tak, że on no ale dwa razy uciekał, pomogło. Nie pomogło, widocznie. A tam się Arlinka znasz, była ja widziałem, że i pomogło. Nie, kurde, ja byłem duchem i widziałem, jak reaguje. No to widziałeś, jak biegł strzelam na do niego. Ile razy w niego strzeliłeś, ani razu kurczę, nie zawrócił przez to, że strzeliłeś. Albo 5. Lubi sól po prostu, dostał w prezencie. No dobrze, mamy to. Mamy jakie echo. Równy poziom. No właśnie, znowu u kogoś słyszę siebie. Ciekawe, że tylko te floby? Może jak się doładowuje poziom, to tak się dzieje. W każdym razie mamy to. Wybiła godzina prawie duchów, tak? Północ, chociaż niektórzy mówią, że to trzecia jest duchów, nie? To różne są tradycje. Więc coś ktoś jeszcze na pożegnanie? Coś chce? Jakieś kurczaka kupić ja albo coś? Ja macam kurę na pożegnanie. Fucking Hein. Dalej nie ma. Kiedyś zadziała. Blow my candies. Wiecie co, ja dokupię, a nie, to wszystko drogie. No kota bym kupił jeszcze. Gratuluję, zrównania poziomów, no. Jesteśmy na równym poziomie, teraz możemy sprawiedliwie lecieć na dalsze misje. Ale no czuję Staszku, taki... co tam szamiesz? Czuję niedosyt, że erektoplazmy nie znalazłem dzisiaj. No to jest taki mój... Moje guilty pleasure to erektoplazma, a nie poczułem tego, nie? O nie. No. To co? Ale mi burczy w brzuchu teraz Staszek tak smacznie chrupie. To widzę, że Staszek się tu z nami ładnie pożegnał. Staszka już nie ma. Blokada solna? A czym jest blokada? A, właśnie, miała być blokada solna. To jest tak, bo to strasznie strzela w uszach.
Możesz tam nie szeleścić, no ja wiem, że głodny, myślałem, ale... Już dawno mnie wyciszysz. Nie, no to... Wyciszyłem ciebie w czasie misji, nie? Młot wyburzeniowy, co robi? Bawiliśmy się na jakiejś jednej mapie, tam było jakieś nie udało przejście. Nam się. Gdzieś faktycznie miała być jakaś sól czy coś. Gdzie jest ta sól? Zapora solna? Obok pieprzu. To w kuchni. Dobra, bardziej. To ja dziękuję wam bardzo za demonologika. No. Pięknie się grało te dwa razy, szczególnie w menu. To co, to teraz demonologik Arlinki musi jakoś wskoczyć na kanale. No, najwyraźniej. Tak. No, jest... jeszcze nie ma żadnego live'a demonologika. Każdy przerobił to. Zobaczysz, jak jest fajnie hostować demonologika. Jest dobrze. Damy radę. Będzie na nas, no właśnie, bo ja muszę rektoplazmy znaleźć, bo brakuje mi tego tylko do szczęścia. Ale dobrze, bo na tym normalnym poziomie nie jest aż tak trudno, a jednocześnie mamy fajne punkty doświadczenia i pieniądze. Gramy dalej po Erecto. Nie, no ja bym pobiegał jeszcze dalej po Erecto, ale obiecam Staszkowi, że do 23. Nie będę go dłużej trzymał. A tu i tak już się później zrobiło. Grać, no a tu jest bariera solna, ale od 10 levelu dopiero. Święta sól, która daje całej grupie ochronę przed atakiem. Im więcej duch atakuje, tym mniejsza szansa na ochronę. Gdzie to czytasz? W sklepie jest święta sól, ale dopiero od 10 poziomu ona wpada. A to jeszcze trochę trzeba pograć. Jeszcze no. No to może Arlinki. No. Jaka propozycja, ja nie mogę. To o czym wy rozmawiacie? To coś mnie ominęło. Ja czaty czytam. A czaty? Czaty czytam. Lifal Company. Lifala spróbować. Amerka z Kalinką. Amerka z Kalinką. Nie. Kalinka z Ameryką, nie? Please. Prawie dwóch facetów, to wy jesteście prawie we dwóch. Prawie nie? Dwóch facetów. No, trzy czwarte i trzy czwarte. Prawie sześć dziewiątych. Tak. Dobra, no to ja dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do zobaczyska tam kiedyś na następnym live'aju. To nawet nie zdążyłem podziękować. Staszku, dziękuję, że byłeś z nami. Mimo, że czasem nie byłeś z nami i że czasem trollowałeś, to jednak mimo wszystko dziękuję. Nie? To... No to jest gra do trollingu, a ty tam, kurczę, spinasz dupkę, wyłączasz kolegów. Poczekaj, w Medievalu będziesz chciał mieć kija. Wiesz, że jestem audioczuły, no. Jak mi tak jakoś gdzieś tam... Audioczuły. Stukasz, pukasz, pierdzisz, to mi to w uszach później... No to już wiem, jak się tutaj tego dyskomfort nastawić. Uszny mi jakby tutaj o, ty już znam no. Sposób na torturę. To już wystarczy wziąć paczkę chrupek podczas nagrania i koniec. No. Pozamiatane. Ciperki, nie? Wziąć i... Ciperki. Ciperki? Ciperki, no może być ciperki, no. No tak się mówi na chipsy troszkę dziwnie, no. A. No. Pierwsze słyszę. Nie? Ciperki? Tak. Przecież nawet u Korle, kurczę, co chwila mówi ciperki na ciperki. A to Korle to tak, ale ona wszystko mówi, więc... Jeansy. Aha, no tak, faktycznie. Ona wszystko mówi ciperki. Jeansy, no dobrze. Zakluczyć. Widzę tylko te trzy guziki. Nie, dwa guziki skaczące w górę i w dół. Ja widzę twój bardzo długi nos i to też mnie niepokoi. Myślałem, że to tylko wystarczy, tak? To tylko wystarczy, tak? Do kończ szczęścia. No, kończymy, więc ja bardzo dziękuję całej ekipie, Arlince, Izie, Staszkowi i czatom, które wytrwały te nasze tutaj. I Kogucikowi. Kogucikowi, o właśnie. I tym, co będą nadrabiać w powtórkach. I wszystkim. O, powodzenia. Mamie, tacie. No. O, wybrał mnie. Hej. Jak duch. Jecho. Pa. Jak duch. Pa. Nareczka. No, mi skraszowało na wyjściu.